kompestacja. .00 właśnie na naszych zegarach, przynajmniej w tej sferze czasowej, minęła, a jest to niechybny znak, że czas zacząć wydanie głównej kontestacji. Witam Was niezwykle serdecznie. Dzisiaj jest 28 stycznia roku 2013, czyli już to radio prowadzimy od... Długo prowadzimy, nie wiem, 3 lata chyba, albo 4 lata, coś między tym a tym. Witam wszystkich słuchaczy, wydanie główne, najstarsza polska audycja, Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie. Co jeszcze można powiedzieć, żeby Was zaciekawić, żeby uczynić tą audycję bardziej wyjątkową niż była jakakolwiek z wszystkich poprzednich, które się w ciągu tych 4 lat ukazały. Ja mogę Wam tylko podziękować, że właściwie ta audycja jest, nie jest najczęściej słuchaną audycją niestety, ale jest prawie najczęściej słuchaną audycją, zaraz za Jankiem Fiorem. O. Tak, jest drugą najczęściej słuchaną audycją, a czasem trzecią. Różnie to bywa. W każdym razie dzięki wielkie, że tutaj jesteście. A jeszcze wielkie dzięki bardziej chyba za to, że jeżeli jesteście sponsorami, to chyba tak naprawdę, bo wtedy coś robicie też sensownego dla tego radia. W każdym razie, jak może nie wszyscy wiedzą, jak to się tutaj świeży, to przypomnę, że można tutaj, jeżeli jesteś w poniedziałek o 21, to można wejść do naszego czata na stronę chatkontestacja.com i tam się zalogować. Właściwie nie trzeba się logować, tam można pogadać z innymi ludźmi, którzy się na czacie znajdują, a w czasie audycji będzie można rozmawiać, dzwonić tutaj na antenę na numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com, na Skype'ie już wtedy całkowicie za darmo, a my zaraz, znaczy nie my, ja zaraz przedstawię gościa, bo dzisiaj mamy gościa z miejsca, gdzie prawdopodobnie jest ciepło, ale to za chwilę. Także dzisiaj mamy znowu człowieka, który wyemigrował, ale to nawet nie wyemigrował tak po prostu, że sobie pojechał i tam sobie po prostu jest od jakiegoś czasu, tylko on wyjeżdżał kilkakrotnie i za każdym razem gdzie indziej, a studiował jeszcze w jakimś innym kraju i w ogóle troszkę będziemy o tym rozmawiać, bo to takie dziwne jest zachowanie, nawet jak na emigranta, jest takie dosyć nietypowe. Także naszym gościem jest Kazimierz Marszałek. Cześć Kazimierzu. Halo, halo. Cześć, cześć. Jak mi słychać? No świetnie Cię słuchać, doskonale. To widać, że z bogatego kraju dzwonisz, masz bogaty mikrofon. Słuchaj, ja mam problem z tym imieniem, bo tak nie wiem, czy mówić Kazimierzu tak poważnie brzmi. Kazik to nie. Tak trochę poufale, to nie wiem. Wszyscy mnie tutaj mają problem z wymową, to wszyscy na mnie wołają Kaz. Kaz, to dobre. Dobre. No. Kaz jest w Dubaju w tej chwili. Jeżeli nie wiecie, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie. To po szybkich Googlach się... Jak nie wiecie, gdzie to jest z kolei, to sobie zobaczcie na mapsach. Słuchaj, Kazimierzu, ale... Nie, może rzeczywiście, pierwsze pytanie, ja miałem to zadać i to w sumie na czacie nawet się pojawiło ten... Jaka pogoda u ciebie? Właśnie widziałem. No teraz jest godzina 12 u mnie, bo jest 3 godziny w przód i jest 22 stopnie. Dzisiaj było bardzo ładnie, słoneczko 26-27 stopni. Ja... To także czy... wszystkim pewnie teraz, jak to mówi się, gul skacze z zazdrości, ale no powiem wam, że pogoda jest ładna w okresie od listopada do marca i potem jest bardzo gorąco. To czemu tak mało Polaków tam? No nie jest tak mało Polaków. Jak mieszkałem w Abu Dhabi, to po polsku w Abu Zabi, to mieliśmy tam, jest trochę, nasza Polonia jest dosyć liczna jak na ten obszar Zjednoczonych Emiratów, jest 200 Polaków zarejestrowanych normalnie tam. No i nie wiem, no nie każdemu po prostu pogoda się podoba, bo w sierpień jest ponad 50-56 stopni nieraz i wiecie, no... To trochę za dużo jednak. Troszeczkę jest za dużo i najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest bardzo duża wilgotność powietrza. Jest prawie tak, że na przykład jak wychodzę z domu, jak mieszkałem do pracy, miałem 5 minut na piechotę, to dochodząc do pracy ja już byłem cały mokry, bo po prostu się lepiłem. No właśnie, a to nie jest tak, że się, wychodzi się z klimatyzowanego domu do garażu, do klimatyzowanego samochodu, po czym się wjeżdża do podziemnego parkingu i wchodzi się do klimatyzowanego biura? No jest tak, no ale no wiadomo, jak się mieszka, nie wiem, tuż koło pracy, no nie bierze się taksówki, nie bierze się samochodu, no się próbuje iść, no ale no, czyli niestety... Za blisko nieraz... mieszka, żeby mieć ten luksus. Tak. Powinien się gdzieś dalej mieszkać. Nie, powinien. Słuchaj, zanim przejdziemy tam do tego, jak się tam żyje w dziwnym arabskim kraju,
To słuchaj, porozmawiam trochę o tobie. Nie ma problemu. Fajnie. Bo to jest ciekawe, kurczę, no bo muszę powiedzieć, no, że coraz ciekawsze osoby się pojawiają w kontestacji, a może właściwie zawsze tak było, tylko czasem włączę sobie telewizor i jakoś może jak mi się widzę, że tam nudy są straszne, kiedy oglądam czasem fakty i zawsze po faktach jest, a dzisiaj naszym gościem jest Leszek Miller. I tak, wiesz, co trzy dni ta sama twarz i się przewija. Dokładnie. Słuchaj, wyjechałeś z kraju po raz pierwszy, tak w sensie na dłużej troszkę, jak miałeś 16 lat. Tak jest, to wyjeżdżałem ciągle z moim tatą, bo miał firmę za granicą budowlaną, to wyjeżdżałem na takie letnie jakby pomoce, nie? To w charakterze, nie wiem... No, wziął mnie na wakacje, to mogłem sobie dorobić, robiąc na budowie czy coś tam, no nie wiem, jakieś śmieszne takie rzeczy, to tak zawsze miałem kontakt z zagranicą. Austria-Węgry, a to było legalne? Czy tak na czarno pojechałeś? No nie, to było oczywiście na czarno. No, bo znam parę osób, które dostały misia, tak zwanego, jak jeszcze były misie wtedy, bo ich gdzieś tam na budowie właśnie złapali i odstawili na granicę, tak jak stali bez kurtki. No. Dokładnie. Kiedyś tak było, no ale no, później to jak już otworzone zostały te granice, akurat miałem 16 lat, to ile? To był 2005 chyba rok, teraz mam 25, to 9 lat w tył, to 26, to 10 lat w tył, no to 2003, 2004, to już to tak było przymykanie oczu na to. A to, że byłem dzieckiem, to tam nikt nie chciał się mnie spytać, co ja tu robię i tak dalej, to mogę tam, wiecie, pomagać czy coś tam po niemiecku szprechałem i po angielsku zawsze się dogadałem, to nie było problemu z tym. A jak miałeś 18 lat, czyli w sumie 2 lata później, no już tradycyjnie jak każdy Polak, ale wtedy nie każdy, wyjechałeś do Londynu, jakie były twoje wrażenia wtedy? Pamiętasz? Pamiętam jak dzisiaj. Pojechałem, w ogóle znalazłem pracę przez internet, miałem rozmowę, no i pojechałem do Londynu w ogóle w ciemno, miałem nagrane tam 2-3 mieszkania, ale oczywiście fiasko z mieszkań, bo jak zobaczyłem i warunki, i w ogóle gdzie tam było, no to jakoś się nie dogadałem też z tymi landlordami, ale jakimś dziwnym trafiłem do takiej restauracji, gdzie był oczywiście Polak, który mi pomógł, nie? I poszedłeś na zmywak. Nie poszedłem na zmywak. Poszedłem na kucharza, bo zacząłem od kuchni. Właśnie, bo ty w ogóle jesteś kucharzem. Jesteś drugim kucharzem w ciągu ostatnich paru tygodni tutaj w mojej audycji. Który był w Anglii, tak? Tak, no dokładnie. Okej, czyli rozumiem, że to było takie założenie, że już że nie chciałeś związać swojej przyszłości z budową, tak? To dlatego tak. Do Anglii kucharz i... Ale to co, zatrudnili cię na kucharza w wieku 18 lat? Tak, to było tak, że podjąłem studia kucharskie, podjąłem studia gastronomiczne, tak? Pracowałem na kuchni, przeciągnąłem się przez kuchnię, pracowałem na kuchni i musiałem zrobić staż w tym samym kierunku. Ale w Anglii to było, czy nie? To było w Polsce? To było w Polsce. Mhm. I po prostu wyjechałem do Anglii, ale jako staż zrobiłem, po prostu pracowałem normalnie na etacie. Gdzie to było takie proste jedzenie, bo to był taki typowy angielski kafe. Kafe, okej. Restauracja, kafe. A to tam były te śniadania, o których Darek opowiadał, z tym bekonem i tak dalej? Czy? Były śniadania, black pudding, baked beans, wszystko, przez wszystko się przewinąłem. Wszystko było, te kiełbaski, wszystko. I tam byłem pół roku. Pół roku byłem, ten staż, po prostu miałem podbite papiery, wszystko elegancko, na uczelnię, a w pół roku przepracowałem, gdzie oczywiście ogarnąłem trochę lepiej język, chociaż tak dobrze gadałem, ale było oczywiście lepiej. Poznałem trochę ludzi miłych, różnych, zwariowanych, niezwariowanych, no i wróciłem do Polski, kontynuując studia. Drugi rok zacząłem. No i na drugim roku, przez który... wszystkich prawie tak nielubiany ten Erasmus. Pojechałem na Erasmusa do Birmingham na 8 miesięcy, na jeden semestr, ale zostałem dłużej, 9 prawie miesięcy. Dużo piliście? Ogólnie no dużo pili tam, bo mieliśmy bardzo dużą grupę Erasmusa, mieliśmy prawie 154 osoby z całego świata. To było naprawdę fajne, fajne wydarzenie, ale ja tak właśnie wziąłem się wtedy ostro za pracę tam, i pracowałem w tym czasie, to także nie miałem tyle czasu, żeby pobalować, bo miałem shifty po 12 godzin, double i tak dalej.
No, ale dużo, dużo zyskałem dzięki temu, naprawdę, temu wyjazdowi i dlatego tak, jak ostatnio mi była audycja o Rasmusie, że taka była trochę bardziej negatywna, to akurat nie mogłem zadzwonić, bo ja zawsze pracuję. U mnie jest tak, że to coś. No ale przecież ludzie, okej, okay, powiedzmy, co to jest Erasmus? Erasmus to jest taki program na studiach, który umożliwia ludziom wyjazd za granicę tak na dłużej właśnie, tak na jakieś pół roku, rok, z tego co pamiętam z własnych studiów, jak ludzie tam wyjeżdżali. I to były takie no, różne kraje. No i tam się jakby kto pierwszy, ten lepszy się załapał, była taka lista krajów, trzeba było sobie szybko wskazać, do których chcesz jechać. Potem już następnie jechali na Ukrainę na przykład, albo na Białoruś, nawet pamiętam, jak była u mnie jakaś wymiana. A ludzie z innych krajów też przyjeżdżali do Polski albo tutaj gdzieś. No i na tym to polega. No a w praktyce polega to na tym, że że większość ludzi to traktuje jako roczne wakacje, gdzie się głównie pije i pozna i imprezuje wieczorem. Czy się nie zgadzasz ze mną? Nie, zgadzam się z tą stoprocentowo. Potem zależy to od jednostek, jak oni chcą to wykorzystać, prawda? Bo jeżeli jadą gdzieś tam, żeby się nauczyć języka naprawdę bardzo dobrze, to mają ku temu bardzo duże okazje, bo i uczelnia, gdzie są, to organizują różnego rodzaju typu kursy językowe i tak dalej. A druga rzecz, tak, masz rację, bo 80% osób, co ja tam poznałem, to tam nie jest impreza, tak jak u nas czwartek studencki, tylko wtorek studencki, środa studencka, czwartek studencki, piątek studencki, weekend potem, to tak jest, zgadzam się. No, ale jak donoszą, jak czytałem w prasie, dosyć wiarygodnej nawet, ale to już chyba z pół roku temu albo rok temu, że właśnie powoli się wycofują z Erasmusa, bo za duże pieniądze to pochłania, bo to są, wiecie, takie częściowo dotacyjne, tak tam, to zwykle państwa tak dotują takie imprezy. No, dobra, ale mniejsza Erasmus, jeszcze tylko uzupełnię tutaj, że ludzie nie wiedzą, co to jest miś, a widać, że młode pokolenie nas słucha. Kiedyś za czasów, za moich czasów jeszcze, kiedy jeszcze były papierowe paszporty, w które można było wbijać różne pieczątki i trzeba było wbijać na granicach różnych, bo one nie były całkiem otwarte, to jeżeli jakiś kraj cię jakoś w jakiś sposób się mu naraziłeś, to ci wbijał no, taką pieczątkę w kształcie misia. Ja właściwie nie wiem, dlaczego on był w kształcie misia, ale taki był kształt. To oznaczało, że masz zakaz wstępu do tego kraju tam na jakieś 5-10 lat, ileś tam. No, jakiś dłuższy okres w każdym razie. I nie można było jechać. No, znaczy teraz już można, bo nikt tego nie sprawdza, ale wtedy nie można było. Dobra, czyli kolejny kraj Londyn. No to dlaczego tam nie zostałeś? Albo inaczej, dlaczego tam nie wróciłeś, jak już skończyłeś studia? Nie, tam dużo jest minusów w ogóle z Anglią, pogoda i tak dalej, ale nie, to ja bardzo lubię poznawać nowe kultury, po prostu gdzieś jeździć, poznawać nowych ludzi. A nie wiem, jakoś Anglia tak stuprocentowo do mnie mnie jakoś nie przekonała i następnie po tym, jak napisałem ci, wyjechałem do Danii. No właśnie, ale jak to jest, słuchaj, ty zawsze tak za każdym razem po studiach pojechałeś do Danii. Myślałeś kiedyś, żeby tutaj w Polsce posiedzieć trochę? Żeby, nie wiem, że tutaj zostanę kucharzem, będę gotował nie wiem, jakie są wysokie progi w Polsce gotowania, w sensie, gdzie ludzie chcieliby pracować jako kucharze? No, w Warszawie tam można coś wskórać, znaczy w większych może miastach na pewno są u nas ludzie utalentowani, naprawdę. My Polacy nie mamy się czego wstydzić. Ja jestem o tym coraz bardziej przekonany, ale ja nie wiem, ja jakoś nie jestem, nie mogę żyć w Polsce. Przepraszam, ale no, jak zawsze rozmawiam nawet z mamą czy ze znajomymi, no nie, no ja do Polski się nie nadaję, nie wiem, jakoś jak patrzę na ten rząd, ja naprawdę na to wszystko, co się dzieje, już nie licząc tym ZUS-u, nie licząc tego narzekania o tym wszystkim, no jakoś nie jestem przekonany do tego wszystkiego. I sobie Taka jest. myślisz, popatrzyłeś sobie na mapę, stwierdziłeś, że masz trzech znajomych w Danii i tam jedziesz. Tak jest, tak było, bo to ja jestem taki akurat, nie wiem, jakąś mam taki okrąg znajomych, gdzie wszyscy pracują w jakimś hotelarstwie, restauracjach i tak dalej. I rozprzestrzenili się, czy to nawet po Polsce, czy to po świecie. I wiadomo, jakiś tam się kontakt ma, a że ten kontakt jest na tyle dobry, to można na kogoś liczyć i pojechać, spróbować znaleźć jakąś pracę, porozmawiać, wykazać się i zawsze można, prawda, podbić ten, tak można powiedzieć, podbić ten rynek, prawda, pracy.
A wiadomo, jest bardzo duże zapotrzebowanie, czy to na kucharzy, czy to na dobrych hotelarzy, wszędzie. To jest akurat taki, jak to powiedzieć, flexible. Jest taki rynek, Elastyczność. gdzie można wszędzie znaleźć to, pracę. Także z tym nie jest takiego, gorzej by było, jeżeli bym był, nie wiem, jakimś inżynierem czy coś. No inżynierowie akurat też to dobrze mają, ale inny zawód, taki zawód, który jest na pęczki, nie wiem. No to okej, jak było w Danii? No przyjeżdżasz do Danii i co? Idziesz do restauracji, mówisz, że jesteś tutaj z Polski i właśnie skończyłeś studia gastronomiczne? Nie, nie. Przyjechałem do Danii na drugi. Przyjechałem oczywiście do Danii. Nie widziałem kolegi tam tak z rok. To oczywiście impreza, mus. No to. A na drugi dzień poszedłem już do pracy. A już myślę, że Już. a po 3 miesiącach. Nie. No, nie. Na drugi dzień poszedłem do pracy. Kolega już tam mi nagrał, bo akurat, jak wiecie, Dania i Kopenhaga, sama Kopenhaga jest miastem na tyle turystycznym, że mają sezon. Czyli jak ja przyjechałem w maju, bo się obroniłem, to oni zaczęli rozpoczynać poszukiwania nowych ludzi, którzy będą pracowali przez sezon. Dla mnie to było jak ulał. Ja przyjechałem na drugi dzień praca, już zacząłem sobie pracować, popracowałem tam. No i naprawdę miło wspominam Danię, chociaż tak, no prawda, mają dziwny socjal, bardzo socjalistyczny kraj, wysokie podatki, ale naprawdę miło wspominam, bo i wszędzie sportowy tryb życia, wszędzie na rowerze i mają naprawdę dziwna jest Kopenhaga naprawdę i mają tą Christianię, gdzie można kupić wszystko na tej Christianii, można normalnie zapalić zioło, wszystko. Także bardzo polecam wszystkim Kopenhagę, nawet do odwiedzenia, pojechania na jakiś weekend dłuższy i zwiedzenia. To jest kolejny temat o Chrystianii, w sumie ten. A podobało cię tam? Tak, w ogóle tak. Tam można wpaść tak na tydzień, czy tam można dłużej być? Można powiedzieć, Ale w można. sensie, czy tam się da żyć? Takim, wiesz, psychicznym bardziej niż formalnym. Oczywiście, mam jednego znajomego, który ma tam swój biznes, ma sklep polski z polskimi artykułami. Pozdrawiam go serdecznie, Sylwka. No. I już mieszka tam, powiem wam, od komuny, bo jego mama wyemigrowała, to jest starszy pan, 53 lata. Ale można żyć i naprawdę, i żyje bardzo dobrze. Mam tam znajomych, którzy mają jedną firmę, mam znajomego, który ma firmę budowlaną, któremu się bardzo powodzi. Naprawdę, jesteśmy bardzo, nie można co mówić, ale jesteśmy jakoś przedsiębiorczy, i jakoś tam naprawdę dobrze sobie radzą. I to jest duża grupa też ludzi, która wyjechała ode mnie z uczelni i pracuje w różnych restauracjach. I no jak to idzie i są zadowoleni, prawda? Potem kupują mieszkania w Polsce i jakoś te pieniędzy przesyłają do Polski. Słuchaj, ale ludzie się bardzo boją, głównie, znaczy ludzie, którzy albo co nie chcą wyjechać, albo mają wymówkę, że nie chcą wyjechać, albo jakoś się źle czują z tym, to główny powód jest język. No o ile przy angielskim to jest no problem, o tyle, no to jak było w Danii z tym twoim językiem? Tak sobie pojechałeś i co? Mówię, że w Danii, przepraszam, w Danii wszędzie wszyscy mówią po angielsku. Po Spytać prostu, okej. tylko może jacyś tam naprawdę. W Kopenhadze się nie spotkałem może z paroma przypadkami, gdzie nie mówili. Nawet jak idziecie do urzędu, panie, które są w urzędach, mówią w dwóch, trzech językach: po francusku, po niemiecku, po angielsku i po duńsku na przykład. Ale jak to jest, jeżeli masz klienta, to klient nie będzie do ciebie chyba po angielsku mówił, tylko po duńsku, po swojemu, czy nie? No właśnie, nie. Może jeszcze nie spotkałem się z klientem, na przykład, który tam, wiadomo, jak powie po duńsku, to jak mu nie odpowiesz po duńsku, powiesz mu po angielsku, to on ci zacznie po angielsku i nie ma z tym w ogóle problemu. Okej. Ciekawe w sumie podejście, nie? Duńczycy, ja nie miałem tyle styczności, bo akurat jeszcze wtedy pracowałem na kuchni, ale naprawdę, Duńczycy mają też taką dziwną mentalność, jak tu mówił ten kolega tutaj z poprzedniej audycji z Danii, są bardzo tak strasznie systemowi, to prawda, i nie ma z tym, tak,
nie wiem, jakoś tam nie widać tego tak socjalizmu, znaczy no, nie wiem, jak to wszystko, tak patrząc na to wszystko o Kopenhadze i to wszystko, to nie widać tego tak socjalizmu, jak jest, prawda? Ale... A co widać? No? Szczerze mówiąc, bardzo mi się podobało. Kopenhaga jest świetnym miastem i pogoda to też oczywiście nie dopisuje, jak wszędzie, Skandynawia, ale Danię naprawdę bardzo miło wspominam. Przez to może, że mam dużo tam znajomych i tak mnie mile przyjęli, ale naprawdę do Danii mógłbym wrócić jeszcze pomieszkać i pożyć, bo naprawdę. A problem z tym językiem jest, tak dla wszystkich mówię, którzy jeszcze nie wyjechali, po prostu próbujcie, nie ma co patrzeć. Jak chcecie czegoś, to możecie wszystko osiągnąć, naprawdę. Ludzie tylko muszą po prostu czegoś chcieć, a nie tylko właśnie wyszukiwać jakiś tam wymówek i tak dalej. Ile czasu w Danii przetrwałeś? Przeżyłeś? Też ponad pół roku, 7 miesięcy chyba. Bo musiałem zjechać, bo przygotowałem się na studia, które potem podjęłem na magisterce. We Francji. Proszę? We Francji. We Francji dla odmiany. Ty, ale to się takich bujasz w takich krajach, które generalnie nie mają jakiejś takiej opinii wielkich, wiesz, wolnorynkowych aglomeracji. Czemu we Francji? Taki dobry poziom? We Francji, w Szwajcarii, no tak naprawdę, no są bardzo dobre szkoły hotelarskie, a tu tak chciałem sobie po prostu skończyć coś dobrego, które pomogłoby mi naprawdę wybić się, o tak powiem, na salony. No i zapisałem się do szkoły. Jest to szkoła w Lyonie, Instytut Paul Bocuse. Zapisałem się na magisterkę, na zarządzanie w międzynarodowym hotelarstwie i gastronomii. Wiadomo, jak to jest magisterka, to już jest ten master's degree, to są więcej finanse i tak dalej, czego ja tak dobrze nie wiedziałem, jak się zapisuję. No i miałem tam do zdania egzamin w języku angielskim, był to GMAT, GMAT, to jest General Management Admission Test. Jest to algebra z matematyką po angielsku, dosyć ciężki ten egzamin, bo się rok przygotowywałem. Ale w ogóle jak pojechałem, to miało być 70% po angielsku zajęcia. No to ja mówię, nie ma problemu i wszystko okej było z tym. Ja po francusku, zanim pojechałem do Francji, nie gadałem nic. Ja tylko mówiłem bonjour, tam wiadomo, comment ça va, je m'appelle, wszystko. No i miałem taki problem, jak przyjechałem, bo jak zacząłem w styczniu, tam wszyscy po francusku gadali płynnie. Ja taki Polaczek sobie pojechał, mówię, no nie. Wszystko miałem po angielsku przez 2 miesiące, ale potem się zaczął marketing po francusku, finanse po francusku, coś tam po francusku i miałem tych 30% wszystkich języka po francusku i wszyscy w ogóle wokół mnie po francusku i naprawdę było łatwo z pół roku, ale jakoś nauczyłem się i potem napisałem pracę magisterską po francusku i no, obroniłem się w tamtym roku, no i jak to mówi się, no inshallah, no, dzięki Bogu. To ty jesteś po prostu może zdolny i uparty, i utalentowany i nie wiem, bo to jest takie ciekawe podejście, bo to jest takie, znaczy normalne podejście, nie, że chcesz coś osiągnąć i sobie stawiasz jakieś cele, a nie stawiasz problemów chyba na tym. Okay, tak. Taki komentarz w sumie, to nie było pytanie, bo tu znowu się pojawia element języka. Okej, czyli skończyłeś te studia po 2 latach i postanowiłeś nie zostawać we Francji. Postanowiłem nie zostawać we Francji, dlatego że jak byłem we Francji, po prostu miałem dwa staże. Miałem dwa staże, jeden miałem w Saint-Tropez, drugi miałem w Lyonie i potem jeszcze po szkole zacząłem pracować w Evian, gdzie to jest przy granicy samej szwajcarskiej, gdzie ta woda słynna jest, którą możemy pić. No i postanowiłem wyjechać, chciałem strasznie jechać albo do Stanów, albo jechać gdzieś do Azji. Coś chciałem po prostu zrobić, jakiś międzynarodowy management training. Management training to jest ogólnie 18 miesięcy w jakimś tam dziale w hotelu, gdzie cię przeciągają przez wszystko, żebyś był przygotowany, żeby objąć pozycję menadżera w restauracji, menadżera na przykład, nie wiem, front desk, czyli w recepcji, menadżera nawet na kuchni i tak dalej. No i
miałem tam rozmowy w Stanach, ale jakoś tak nie wyszło. Potem tu też wiadomo z dziewczyną, bo będąc we Francji poznałem dziewczynę francuskę. No o to się też chciałem zapytać, słuchaj. To jak się dogadywałeś z francuską, jeżeli to był twój drugi tam język, czy tam trzeci nawet? No to jak po czasu, nie wiem, tak po 8 miesiącach ja ją poznałem. Bo to wiesz, to bo, nie... tak, bo to z dziewczyną się gada troszkę tak bardziej skomplikowanym językiem niż tylko, wiesz, tak załatwienie tam, nie wiem, podaj kawę i tak dalej. Ale no, nie było lekko, no, nie powiem, że było lekko. Ona też jest bardzo wyrozumiała, bardzo dużo się nauczyłem języka. Teraz ja tylko z nim po francusku rozmawiamy, w domu rozmawiamy po francusku, po angielsku rozmawiamy do osób trzecich, no i on tam trochę uczy polskiego, no jest ciężko, no, ale no jakoś idzie. Okay. No ale ja powiem wam szczerze to wszystkich, jeżeli się czegoś bardzo chce, naprawdę z upartością tą naszą, bo my jesteśmy uparci, możemy naprawdę wszystkiego, jak coś chcesz, to naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, tylko musisz naprawdę chcieć być do końca za swoim celem i zmierzać do niego. Czy to jest nauka języka, czy to jest, nie wiem, zakup nowego samochodu, który ma być tam za rok, czy jakieś tam małe cele musimy mieć, żeby po prostu można je osiągać, bo jeżeli nie mamy celi, to tak wiadomo, jak to jest. No tak przelatują dni, nie? Tak przelatują dni i się budzimy w jednym dniu i mamy 40 lat, no nic nie zrobiłem i tak dalej, no można tak powiedzieć. Prawda? No, już tato, już za stary jestem już w sumie, już nic nie zrobię. Kupię sobie większy telewizor. Słuchaj, ale powiedz mi jeszcze, skąd miałeś na to wszystko kasę? Sam zarabiałeś, miałeś bogatą rodzinę, jak to jest? Bo to kosztuje, nie? Trochę studiowanie we Francji. Czy po prostu zarabiałeś na miejscu na to? To bardzo droga szkoła była, nie muszę nam mówić, ale była droga szkoła. Ale jak już byłem w Londynie, to już nie wiem, jakoś tak zacząłem odkładać pieniądze, jeszcze nie wiedziałem na co, czy coś sobie kupię, czy tak dalej, ale będąc już w Anglii na tym Erasmusie, ja już wiedziałem, że pójdę do jakiejś szkoły, tak? Już chciałem naprawdę, już się zacząłem kontaktować ze szkołami i po prostu rozglądać się za ofertą, za przygotowaniami, bo to wiadomo, trzeba się przygotować też pod program, jak to ma wyglądać. No i ja już zacząłem odkładać po prostu pieniądze, każdą groszówkę tam zacząłem odkładać pieniążki. Jak już to pojechałem do Danii, to akurat tak dosyć dobrze zarabiałem tam, to dużo nadgodzin i tak dalej wszystko robiłem, to na pierwszy rok plus tam coś tam zarobiłem, prawda? Po prostu następnie, potem mi trochę mama pomogła, tam rodzina, miesięcznie mi wysyłali jakieś tam pieniądze, plus ja sobie pracowałem w weekend i plus mam rentę po tacie, bo zmarł, jak miałem tam 18 lat. To z tego wszystkiego po prostu się mogłem utrzymywać we Francji, plus praca na weekend. Ale jakoś dałem, nie ma co. Tak jak mówię, jak coś się chce, to się można osiągnąć. A swoją drogą tak z ciekawości, jeżeli tam się studiuje na przykład w takiej Francji i pracuje się w weekend, to jaki procent tych zarobków weekendowych pokrywa ci tam resztę tam studiów, utrzymania i tak dalej? W sensie, rozumiesz, o co chodzi? Moje pytanie? No, powiem tak. Mieszkanie w Lyonie. Lyon jest dosyć drogim miastem, prawda? Paryż, Lyon, Toulouse, potem tam wiadomo trochę na południu. Mieszkanie w Lyonie, ja akurat miałem jakiegoś takiego, nie wiem, niezwykłego farta i znalazłem po prostu ten pokój u takiego dziadka, bo to był taki dziadek, do którym mam bardzo dobry kontakt do dzisiaj. Ostatnio byłem we Francji, to byłem u niego też. I ja płaciłem miesięcznie 350 euro za pokój z internetem, ze wszystkim, nic mnie nie interesowało, bo po prostu jedna część domu to były pokoje dla studentów, a druga część to on mieszkał. To w Warszawie się tyle płaci, nie? Prawie. Tak. No. Wiadomo, jeżeli się chce studio, to 500 euro co najmniej, plus tam rachunki i tak dalej i wszystko, i te wszystkie tam podatki. Ale potem dochodzi wyżywienie. Wyżywienie miałem w szkole, bo to szkoła kucharska i hotelarska, to wyżywienie miałem w szkole, to nie ma problemu z tym. Następnie wyżywienie tak 200 euro na miesiąc.
No i jakieś tam swoje wydatki. Na początku jeszcze jeździłem często do Polski, bo wiadomo, miałem po prostu problem z tym językiem, z tym francuskim i po prostu nieraz nie wytrzymywałem. Po prostu głowa mnie rozsadzała. Ja naprawdę miałem francuski 24 na godzinę, plus ja nic nie naprawdę. W szkole całą, wiadomo, materiał, który trzeba było pokryć, a w domu jeszcze musiałem się uczyć francuskiego, bo no nie można, nie przetrwasz. Wiadomo, szybko się uczysz, jeżeli cały czas przebywasz w tym, wszędzie mówią po francusku, czy to w radiu, czy to mówisz z każdym po francusku, ale no nie było łatwo. No to trzeba powiedzieć, no, że na plus minus trzeba mieć jakieś tam 700 euro miesięcznie, prawda, żeby mieć takie, no, żeby mieć co zjeść, wiadomo, gdzie mieszkać i tak dalej. A że pracowałem na weekend, to za jeden dzień przepracowany miałem płacone 12 euro na godzinę, bo to takie płaci się więcej dla tych ekstra, tak można powiedzieć, bo to tak się po francusku mówi ekstra, na przykład jakiś bankiet obsłużyć i tak dalej. 12 euro, to jak się na przykład 10 godzin zrobiło, to jest 120 euro w weekend, jeden dzień przepracować, a jak się dwa dni przepracowało, to ma się 250, 240, 220, zależy. Mhm. Wiadomo, no to jeżeli przepracujemy, załóżmy, 4 weekendy, tylko jeden raz w tygodniu, to już jest 480 euro. To jest już 480 euro, plus, które miałem zawsze tam z renty, jakieś pieniądze i tak dalej, to już jest tam jakieś pieniądze, które pokrywały te wszystkie koszty. A, czyli prawie na zero wtedy wychodzi w takim przypadku. Dobra, zanim dojdziemy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którymi właściwie reklamowaliśmy tę audycję i się spytamy, dlaczego tam chwilowo przynajmniej osiadłeś, to przypomnę, że słuchacie wydania głównego z Hugo dzisiaj w poniedziałek o 21:00, jak zwykle, jak co tydzień. Mamy ciekawych gości. Dzisiaj gościem jest Kazimierz Marszałek, człowiek, który jak widać no, nie może usiedzieć w jednym miejscu, a już na pewno nie może usiedzieć w Polsce długo i który sobie podróżuje i który osiadł w Dubaju, ale zaraz będziemy się dowiadywać, na jak długo osiadł, bo on jakoś długo w jednym kraju nie osiada dłużej. I zaraz wracamy. Wolność, 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 wolność. Słuchajcie kontestacji. I przypomnę, że można dzwonić nas tutaj do audycji, jako że już znacie już temat mniej więcej i osobę i gościa i na jakie pytania może wam mniej więcej odpowiedzieć, to przypomnę, że numer telefonu to 222-195-321, 222-195-321 jest to numer warszawski, więc jak dzwonicie z zagranicy, to tam dodajcie kierunkowy plus 48 i płacicie tak jak za połączenie lokalne z Warszawą, właśnie naszą polską stolicą, a jeżeli chcecie całkowicie za darmo, to wbijcie się na Skype'a na kontestacja.com, kontestacja.com i możecie wtedy zadać również pytanie lub dać jakiś komentarz, jeżeli jest na temat oczywiście. Wracamy do Kazimierza. Słuchaj, no to okej, okay, pytanie, nie, może zanim zadam pytanie o ten, o Dubaj, powiedz mi, który z tych krajów wcześniejszych, takich, no powiedzmy sobie, mniej egzotycznych jednak dla Polaka, wywarł na tobie największy właśnie taki szok kulturowy? W sensie, gdzie ta mentalność była jakaś taka dla ciebie mało do, może nie do zaakceptowania, tylko do przyzwyczajenia się taka dziwna? Gdzie było najdziwniej? Nie, no to jest chyba oczywiste pytanie. Jak przyjechałem do Abu Dhabi, to naprawdę tak, no już było tak, nie było tak lekko, tak to nie było, to, nie, to widać, że to nie jest Europa, i klimat, i mentalność, i ludzie, chociaż wiadomo. A z tych europejskich krajów jeszcze, jakby się cofnąć? Jakby się cofnąć, nie miałem takiego uderzenia, na przykład jakoś jestem taki, jakoś mogę się przyzwyczaić do mentalności, mogę myśleć podobnie jak dana osoba. Czyli nawet jak ci tam przestrzegający prawa Duńczycy, ci zadufani w sobie Francuzi i tak dalej, to spoko. No to wiadomo, to tak po prostu jestem u nich gościem, nie czuję się, prawda, nie czuję się tak jak, nie czuję się Francuzem, kiedy jestem we Francji, nie czuję się Duńczykiem, czuję się Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, chociaż wiadomo, nie pokazuję tego, staram się po prostu podążać tak jak oni to robią i reagować, staram się troszeczkę być
na tyle właśnie, jak to się mówi, flexible. Na tyle elastyczny, dokładnie, jak tyle elastyczny, żeby po prostu, wiadomo, reagować na jakieś sytuacje podobnie. Okay. Bo wiadomo, pamiętam jedną rzecz, to naprawdę, my jesteśmy strasznie straight, nie? Jesteśmy bardzo direct, wszyscy Polacy. Tak? Jesteśmy, no. Tak. Ojej. To tyle razy, co ja dostałem po głowie przez to we Francji, to wy nawet nie możecie sobie wyobrazić. Ale co, że poprawność polityczna, czy o co chodzi? Po prostu my nie obijamy w bawełnę i zawsze mówimy witam. Wiecie, ja to wam coś powiem. Francuz się jak rozmawia przez telefon albo coś tam, to zawsze jest tak, cześć, no co tam, jak Anglicy, cześć, co tam u ciebie, na i tak dalej, i 10 minut nawija o niczym i wreszcie, a wiesz co, no bo ja dzwonię do ciebie, że ja potrzebuję to. Prawda? No, okay. A my u nas wygląda to, słuchaj, no jak jeszcze, jak ja pracuję i nie daj Boże, że jestem zajęty, no to od razu walę między oczy, bo co ja potrzebuję. To mówię, słuchaj, no co tam, wszystko dobrze, no dobra, ja potrzebuję to. Dla nich to jest bardzo, Jezu, jaki on jest... Ham, szczelny, jak on może tak w ogóle przychodzi, ni owo, ni co tam i od razu się pyta o coś albo coś chce. Prawda? Ciekawe, no okej. Okay. I to mi strasznie tak uderzyło, nie w Anglii, nie w Danii, a we Francji. Ja mówię, bo... Mm-hmm. No i tak jakoś z czasem no, próbowałem, no to teraz gdziekolwiek, gdzie jestem na świecie, to tylko mówię, no cześć, co tam słychać, wszystko dobrze, a no słuchaj, bo dzwonię do ciebie po to, nie? Już mam. I wkraczasz w świat arabski. No, zadam głupie pytanie, dlaczego akurat tam? Bo było ciepło? Nie, bo było ciepło, bo akurat... Bo przeczytałeś artykuł, że tam bogaci szejkowie? Bogaci szejkowie, tak. Bogaci szejkowie są. Nie no, przyjechałem tutaj do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dlatego że ten kraj naprawdę ma bardzo duży potencjał. I można dużo rzeczy osiągnąć, jeżeli się jest dobrym tym, co się robi. I potem względy finansowe także. I wiadomo, Europa, cała Europa, nie mówię, nie cała, no jest tam parę krajów, w których można naprawdę żyć bardzo fajnie, mhm. Ale jest większość krajów, w których nawet teraz byłem, których no, nie jest za kolorowo. No Dania jeszcze jest okej, okay, ale na przykład Anglia, tu mam bardzo dużo Anglików w firmie, no to oni nie, oni nawet do Anglii nie chcą wracać już. Czemu? Dlaczego? Dlatego, że mówią, praca się pozmieniało, dużo ludzi pozwalniano, jest ten niby ten cały kryzys, o którym już mi się normalnie jak słyszę, to mi się żygać chce, bo oni tak na wszystko ten kryzys zwalają i tak dalej. No ale nie jest dobrze, bo i inflacja, i to, co się dzieje w Unii, i wiadomo, dodrukiwanie cały czas pieniądza, i wiadomo, te euro nie jest na tyle silne. No, dla mnie też to nie widzę tej Unii przyszłości. No i widzę i chciałem po prostu jeszcze pojechać gdzieś dalej, bo jeszcze póki jestem młody, póki nie chcę zakładać rodziny, po prostu korzystać z tego, co można, prawda? To wziąłeś dziewczynę ze sobą? Dziewczyna przyjechała po pół roku. Przyjechała najpierw na wakacje, mhm. Wszystko, wiesz, to wszystko jest fajnie, wszystko kolorowo, ale potem jak przyjechała, ją uderzyło też, że nagle, bo dziewczyna akurat nie jest żadną tam menadżerem i tak dalej, jest po prostu team leader in guest service. To jest taki guest service w hotelach, to jest to, co się zajmują o check-in, check-out VIP-ów, wszystkie różne, coś takiego między concierge a recepcją, recepcjonistką, i ona jest takim team leader. Okay. No to ona... Teraz słuchajcie, jeżeli ona zarabiała, miała w pracę w Szwajcarii, zarabiała 3000 euro jako recepcjonistka, przeliczając na euro, i przyjechała tutaj i zarabia 2300 dirhamów, to jest 500 coś euro, chociaż tam ma jakiś tam pakiet bonusowy i mieszkania nie płaci i tak dalej, tam jest dużo, to o tym będę później rozmawiał, jak to wygląda tutaj z płacą. To mogła się nie czuć usatysfakcjonowana. Dokładnie, bo wiecie... No nie było za kolorowo, ale no już teraz jakoś jest lepiej, już jest tutaj, ona jest tutaj piąty miesiąc teraz będzie, no a ja już tu będę prawie rok, będzie teraz, no jeszcze z 2 miesięcy rok.
A w swojej branży jakie były zarobki? Że tak pojedziemy z tymi pieniędzmi od razu, że tam się zdecydowałeś być? Ja powiem tak. Zależy od tutaj wszystko to jest package, nie? Oprócz zarobku, na przykład ja jako jestem restaurant manager, czyli jestem menadżerem restauracji, zarabiam 9000 dirhamów. 9000 dirhamów. Dirham, właśnie przygotowałem tu taką samą małą kalkulację. Jeden dirham to jest 84 grosze. Czyli prawie tyle samo, powiedzmy, tak? Znaczy w sensie przeliczenie. Okay. Czyli zarabiasz 7000 złotych. No tak, 7000 złotych, ale mam tak. Mieszkanie, samochód. Mam mieszkanie, nie interesuje mnie nic dla siebie, studio, z klimą, z basenem, z siłownią. Następnie mam międzynarodowe ubezpieczenie. Mam raz do roku bilet na wakacje do mojego kraju zamieszkania, o gdzie chcę. Ja wybrałem Paryż, bo przez względu też na dziewczynę, a z Paryża jakiś tam jest, mogę lecieć do Polski, nie ma problemu. Potem mam posiłki tam w hotelu i tak dalej. Plus mam 900 dirhamów utility, czyli 450 na transport i 450 na coś innego. To tak patrząc na to wszystko, to ja tak naprawdę za dużo pieniędzy nie wydaję. Plus godziny, które robię w pracy i plus ogólnie pracuję w Zjednoczonych Emiratach albo zależy od firmy, albo 5 na 2, tak jak u nas w Europie, albo 6 na 5, czyli 6 dni pracuję, 1 dzień wolny. Mhm, okej. Teraz pracuję. To naprawdę i biorąc koszty życia pod uwagę, to tu jest tanio, bardzo tanio. I mogę tu teraz wszystkich wnerwić, że za benzynę płacę dirham 70, to jest złote 40. Także... Oh. This is so beautiful. Ale wróćmy do początku tak naprawdę, bo znaczy nie do początku życia, tylko do początku twojego przyjazdu tutaj, bo to jest, po pierwsze to ludzi ciekawi, znaczy jak człowiek ma już 100 nieruchomości, to już nie interesuje ich tam jak kupił 101, tylko jak kupił tą pierwszą albo tą drugą. Jak ty tam przyjechałeś, no to właściwie wiesz, czy to znowu znalazłeś, miałeś tam znajomych, którzy znaleźli ci pracę, czy znalazłeś sobie przez internet, czy jakoś inaczej? Jak tam człowiek, wiesz, wychodzi na tym lotnisku i co robi później? Dobra, teraz wszystko wam wytłumaczę w ogóle. Ogólnie przyjechać do Dubaju, pracować albo do Abu Dhabi, musisz mieć sponsora. Pierwsza rzecz dla nas. Prawda? Tutejszego w sensie, tamtejszego. Który po prostu załatwi dla ciebie wizę, i po prostu następnie cały ten proces emigracyjny. I są jakieś firmy, które tym się zajmują pewnie? Nie. Musisz mieć ten sponsor, który to załatwia i tak dalej, to musi być twój pracodawca. Okej, no ale są firmy, które łączą pracodawców z takimi pracownikami jak ty, potencjalnymi? Pewno tak. No i ja po prostu przez szkołę, że to szkoła była dobra i tak dalej, potem po szkole masz kontakt z tymi wszystkimi alumni, czyli wszystkimi tymi, co już skończyli szkołę. No i ja po prostu napisałem do wszystkich, których praktycznie, co mnie interesowały regiony świata, nie wiem, czy to był Nowy Jork i tak dalej, napisałem, że ja po prostu szukam takiego stażu na 18 miesięcy i po prostu chciałbym zrobić to i czy coś. No i tam dużo osób mi strasznie odpisało, to nie ma problemu z tym, bo oni potrzebują, bo cały czas ten rynek hotelowy się rozwija, prawda? Mhm. Wiadomo, że w tym regionie świata po prostu Europejczyków, nie tylko Europejczyków, tylko ludzi z dobrym wykształceniem albo z fachowców potrzebują. Mhm. I znalazłem. I przeprowadziłem jedne, trzecie, drugie, piąte rozmowy kwalifikacyjne i mnie przyjęli, tak? I to wygląda, że wysyła się tylko kopię paszportu i to wszystko. I się dostaje wizę, bilet. I zanikł nam Kazimierz. Jesteś z nami? To zaraz jak się połączymy z Kazimierzem znowu, to będziemy kontynuować rozmowę. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmową, rozmówcą jest Kazimierz Marszałek, człowiek, który
który właściwie od samego początku postanowił nie siedzieć w Polsce, tylko jeździć sobie po świecie. I rozmawialiśmy między innymi o Danii, rozmawialiśmy o tym, jak studiował we Francji, jak pracował w Austrii i na Węgrzech, jak był w Londynie przez niecały rok i tam starał się również jakoś pracować i zbierać doświadczenie. I w tej chwili osiadł w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli jak sama nazwa wskazuje, w świecie arabskim, i trochę nam na ten temat opowiada, jakie tam są warunki życia, jak tam można właściwie przyjechać, jakie jest taka, w jaki sposób może normalny człowiek, który postanowił nie siedzieć w Polsce, tylko pracować tam, jak się ma zachować na samym początku. Także mam jakieś problemy z połączeniem, ale za chwilę wrócimy. Słuchacie kontestacji wydania głównego w poniedziałek o 21:00. Synu, czy odrobiłeś już lekcję? No już, tato, nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji. Halo, halo? Okej, okay, i mamy znowu tak, cześć, jesteś z nami, coś. Tak, no Skype mi się zawiesił, przepraszam bardzo. Po prostu. Małe problemy techniczne. Nawet w świecie arabskim się Skype zawiesza. Nawet nie tylko, tutaj się dużo rzeczy zawiesza. Szczególnie ludzie, ale to potem. To zaraz. Dobra. Tak jest, to zaraz. Okay, czyli rozumiem, że warto studiować na uczelniach, gdzie jest dużo zdolnych ludzi, którzy potem jeżdżą po świecie. Tak. Po prostu. Bo ja mam takie wrażenie, że wejdę jeszcze cię w słowo, ponieważ ludzie właśnie tak w Polsce traktują studia, no wiesz, jako takie, no jest fajny czas, potem ci ludzie się zupełnie zwykle po studiach się jakoś tam rozjeżdżają po świecie albo po Polsce i nie mają ze sobą za bardzo kontaktu. Podczas gdy tutaj na przykład jak Kamil prowadzi szkołę Asbiro, to właściwie główną wartością tej szkoły jest to, że ci ludzie właściwie już na etapie studiowania czy tam uczenia się, a potem również po tej szkole utrzymują ze sobą kontakty i robią ze sobą interesy i w ogóle właściwie znają się dzięki tej szkole i to jest główna wartość tej szkoły. To, co jest w Polsce zupełnie niedoceniane przy normalnych jakichś takich uczelniach, że jakoś tak to jest tylko, że oni sobie czasem piją piwo, a potem to już nie ma tych kontaktów prawie. Dokładnie jestem 100% zgodny i to tak to działa. Ja na przykład dużo też miałem znajomych, którzy robili tylko tą szkołę też dla kontaktu, bo oni po prostu już mieli jakieś tam dobre szkoły porobione, mieli wcześniej dobry tam licencjat zrobiony, też w jakiejś innej szkole też hotelarskiej, ale po prostu już poszli, żeby zrobić więcej tą siatkę w kontaktu, bo naprawdę są to młodzi jacyś tam profesjonaliści, którzy chcą do czegoś dążyć i tak dalej, no ale potem się ma z tym kontakt z tymi ludźmi, z taką jakąś, można powiedzieć to, a la elitą i można na sobie liczyć, prawda? Czy to mniej, czy to więcej, no. To jest prawda. To powinna być normalna szkoła. Odbierzmy Jacka. Cześć Jacek, jesteś z nami? Dawaj, jakąś pytanie. Witam cię, Hugo, witam serdecznie, Kościa. Cześć, cześć. Ja mam kilka pytań, głównie dotyczących krajów arabskich i porównania krajów arabskich do wschodzącej Azji. Jak to jest? Czy rzeczywiście w krajach arabskich poziom biurokracji jest tak minimalny, a bardziej jest to jakby nacisk na obyczajowość? To jest moje pierwsze pytanie. Czy tam obyczaje wygrywają z biurokracją, czy biurokracja jest taka sama jak wszędzie? Dobra, to te pierwsze pytanie. No to lecimy. Jedną rzecz. Jeżeli chodzi o podatki, i biurokrację z tego względu, ja nie mam żadnych podatków. Nic nie płacę, nic mnie nie interesuje. Następnie, żeby kupić alkohol, już jest pierwsza biurokracja, bo muszę mieć licencję na alkohol. Żeby kupić? Tak, żeby kupić alkohol poza hotelem. Wszystkie hotele pięciogwiazdkowe i w wszystkich restauracjach mają, możesz kupić alkohol. Wiadomo, ceny są tak jak u nas w pięciogwiazdkowym hotelu, prawda? Ale żeby kupić alkohol w sklepie, w którym specjalny jest sklep
alkohol. To wyobraźcie sobie sklep, w którym nie ma okien, w którym jest wchodzi się i tak dalej. Jest, są tylko alkohol i jest tylko na przykład oczywiście nasze wędliny, wędliny świńskie, czy świnia, bo po prostu ta świnia jest zakazana w tym kraju, prawda? Mhm. No i taka licencja kosztuje 160 dirhamów na rok, czyli jakieś 140 zł. No, u nas są takie sklepy, gdzie są automaty do gry, też są takie bez szyb, bez ten i tam wchodzą takie, zupełnie jakbyś wchodził, nie wiem, do jakiegoś, a dobra, nie bez porównania. Okej, okay, czyli żeby kupić alkohol, trzeba kupić licencję na kupowanie, tak? Tak jest. Okay. To już jest pierwsza rzecz taka biurokracyjna, można powiedzieć. A druga rzecz, która jest bardzo biurokracyjna, moim zdaniem, jeżeli chciałbyś otworzyć biznes jakiś, ja, ty, czyli nie człowiek, który nie jest tym, jak to się powiedzieć, nie ma obywatelstwa, GCC. GCC, jeżeli to wiecie, są wszystkie te kraje arabskie, oni mają taką jakby Europę. Nie wszystkie. W tych krajach są tam Jordan, a dokładnie wam już powiem, bo nawet sobie to zapisałem. Jest tak, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman i Saudi Arabia i Arabia Saudyjska. Jeżeli chcielibyście otworzyć, ja bym chciał na przykład teraz idę, żeby otworzyć biznes, restaurację. Ja muszę mieć sponsora, który ma ten partnera, który będzie miał 51% tej firmy, czyli będzie takim, wiadomo, no można powiedzieć 51% mojej firmy, które ja bym chciał otworzyć i 49% będzie moje, bo inaczej nie dostanę żadnej licencji. Licencji na przykład na handlowanie na alkohol, jeżeli by to była restauracja i tak dalej. To ciekawe, bo tak podejście jest takie troszkę jak w rajach podatkowych, że tam trzeba mieć rezydenta jakiegoś, który będzie jakimś tam figurantem, ale rozumiem, że wtedy właścicielem takiej firmy jest ten człowiek, tak? Czyli możecie w każdej chwili wykopać stamtąd. Dokładnie, ale możecie wykopać, no bo jest 51% jego, prawda? To tak naprawdę, ale wiadomo, tu też dużo ludzi tak to po prostu pracują jako sponsorzy, czyli on będzie sponsorem twoim, będę figurował w twoich papierach, ale w ogóle mam w nosie to, ale po prostu chcę 10% z twojego biznesu, nie? A, czyli znowu są takie firmy, które dbają o to, żeby być tak właśnie uczciwe w tej kwestii, że cię nie wysiadają i chcą procent, tak? Jest, tak jest. Okay. To jest naprawdę takie strasznie negatywne, a z drugiej strony rozumiem to. To są strasznie tacy nacjonaliści. To jest tylko to, bo innych tutaj podatków, jak na papierosy i na alkohol, i jeszcze tylko tu masz tam w każdym hotelu, jak jesz, to jest 10% podatku na turystykę i 6% zależy to od regionu, czy to jest Abu Dhabi, czy Dubaj. 10% na przykład masz service charge, tak jak w Stanach Zjednoczonych, wiadomo. Do każdego rachunku tam się dolicza service charge. A reszta? Nic. Nie spotkałem się z żadnymkolwiek podatkiem. Nawet jak idziesz do kupujesz rzeczy, ubrania i tak dalej, to nie ma VAT-u. Po prostu są ceny zawyżone do takiego poziomu jak w Europie, na przykład w takich sklepach jak Zara i tak dalej, ale nie płacisz VAT-u. Nie ma takiego czegoś jak płacisz podatki na coś tam. Nie ma. Bo nie otwierałeś firmy, więc nie wiesz, jakie podatki płacą firmy. Normalnie tu są licencje, musisz mieć dużo różnych licencji, na przykład licencje na handel, licencje na tak jak powiedziałem, na turystyczną, licencję na alkohol, licencję na sprzedawanie tego, na licencję na to. Czyli to są podatki takie ryczałtowe? Tak. Okay. Czy mogę przejść do następnego pytania? tak, dawaj. Bo jest taka historia, może kontestatorom nie bardzo znana. Twórca tego słynnego serialu Świata według kiepskich jakiś czas po zakończeniu pierwszego sezonu, o czym mało kto wie, wyniósł się do Turcji. Mało, że wyniósł się do Turcji, to przekonwertował się na islam. I w jednym z dokumentów na temat takich ludzi, takich o bardzo indywidualnych upodobaniach, on jakby przedstawia tamten świat, czyli kraj taki europejsko-arabski, tak?
przedstawię jako miejsce dobre, jako miejsce dobre do życia. W tym samym tonie też wypowiadają się blogerzy, którzy mieszkają na przykład w Azji, że tam ludzie nie są skażeni takimi manierami, które są na przykład w Europie. Tak jak Hugo kiedyś w jednej ze swoich audycji to określił, że no w takiej Polsce to ludzie dla 5 zł oczy by ci wydupali. Czy ty mieszkając tam dostrzegasz coś takiego, że tam ci lokalni ludzie nie są... nie są skażeni tym, jakby to powiedzieć, no tym negatywnym obliczem kapitalizmu, że chcą ze sobą robić deale, tak, ale nie jest to jakoś tak powinno, jakby to powiedzieć, jest to robione w sposób normalny, tak, że nie jest to na zasadzie takiej, że jeden drugiego chce w jakiś sposób pogrążyć, czy jak to się mówi, utopić w łyżce wody. Czy to jest prawda o tego typu krajach? No, szczerze mówiąc, no lokalni ludzie, naprawdę, ci Emirati, ja mam tu jednego takiego dobrego kolegę, ale to jeszcze to wam powiem cały tutaj cyrk z tym Emirati i tak dalej, bo tu to jest dopiero socjalizm dla tych Emirati, nie? Ale zaraz do tego zaliczymy. No, jedno powiem, że wiadomo, zależy to od człowieka tak samo. Są ludzie, którzy będą robili tak to biznes, że ci mogą naprawdę wydrapieć oczy, bo są po prostu crazy, nie? Ale ogólnie jacyś... Nie ma takiego... Nie... My strasznie dużo osób tutaj, to musisz od razu wiedzieć, że dużo strasznie ludzi... Jest 8 milionów ludzi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak? A tylko 2 miliony Emiratów. Emirati, prawda? Czyli 2 miliony, czyli 20% ludności, nawet nie, 20%, tak, 20% ludności, czy tam 15%, to są tacy prawdziwi, rodowici mieszkańcy. Reszta to są wszystko przyjezdni. Czyli nawet ci przyjezdni, to wiadomo, są strasznie swoją mentalnością pokazują i robią biznes tam, skąd pochodzą. Czyli nie wiem dokładnie, czy to będzie dla ciebie odpowiedź na to pytanie, czy to ukazuje ten właśnie, tak jak u nas w Europie, kapitalizm i tak dalej. Czyli chodzi mi o to, że są, jak ludzie przyjeżdżają z innych różnych warstw społecznych i regionów, to będą ci ukazywać, będą robić biznes po swojemu, tak jak oni robili gdzieś tam. Na przykład Anglicy przyjeżdżają, to oni będą robić angielski styl. Zawsze pójdą na jakieś piwo, szybki quickly lunch i tak dalej i będą na przykład, nie wiem, na noże, jeżeli chodzi o jakieś negocjacje albo coś. Rozumiesz? Tak, rozumiem. I trzecie pytanie już takie. Ostatnie, dawaj. Na sam koniec, czy polecałbyś Emiraty Arabskie na przykład dla kogoś, kto tutaj powiedzmy w Polsce, nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii, czy w jakimś innym kraju wypracował sobie niezależność finansową i tak, żeby móc się na przykład na emeryturę, czy też na dłuższe wakacje wybrać do tego kraju, tak na zasadzie podróży czysto indywidualnej, nie żeby robić jakieś interesy, tylko po prostu żeby tam żyć. Dziękuję serdecznie, przestawiam się na odsłuch. Dzięki wielkie, to był Jacek. To do Jacka nie polecam. Oczywiście nie polecam, bo wiadomo, jest tu dużo reguł, których musimy przestrzegać. Na przykład, tak jak tu widziałem, napisali na... Właśnie, ja trochę uzupełnię, bo to pytanie, to jak to jest, słuchaj, czyli jak jest, nie wiem, z pubami, jak jest z klubami nocnymi, jak jest z chodzeniem przez kobiety po ulicy, czy właśnie jak jest, nie wiem, chodzą z otwartą twarzą, czy nie, czy nie wiem, czy mogą chodzić w spódniczkach, czy nie, bo to wiesz, mitów jest w cholerę, a ludzie nie rozróżniają w ogóle krajów arabskich, więc ja w sumie też nie rozróżniam tak naprawdę do końca. To teraz zacznę od Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zacznę od dwóch większych emiratów, bo wiecie, Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest 8 emiratów zjednoczonych, które były zjednoczone 42 lata temu przez szejka Zayed, który on zjednoczył wszystkich tam tych szejków razem i oni stworzyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. To tak jakby Zjednoczone Stany. Macie jak Stany Zjednoczone są, to tak samo macie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Macie takie dwa ważne emiraty, to jest Abu Dhabi i Dubaj. W Abu Dhabi powiem wam, że raczej nie wolno chodzić w krótkich spódniczkach i tak dalej. I w
krótkich takich na ramionczkach przez dziewczyny, prawda? Bo może to być ofensywnie bardzo odebrane i można dostać mandat, a nawet można iść do więzienia, prawda? Jeżeli się idzie odwiedzić na przykład Grand Mosque, to jest bardzo piękny mosk, tak jak w Aladynie, ktoś pamięta kiedyś ten pałac w Aladynie, to dosłownie tak samo, to po prostu dają tą czarną szatę, nie? Która się nazywa abaja. No ale meczet meczetem, ważne takie życie, wiesz, na co dzień. Ale na co dzień, tak, trzeba przestrzegać reguł. Nie można chodzić, nie można się obciskiwać w miejscach publicznych, całować się przede wszystkim. W miejscach publicznych, jak idzie się do molu, czyli do takiego centrum handlowego, to są znaki po prostu na górze. Nie wolno, please, proszę nosić tam normalne takie ubranie i tam jest pokazane, nie za długie, nie za krótkie i tak dalej, nie za krótkie przede wszystkim, nie za długie. I po prostu proszę nie uściskiwać się albo tam całować się, prawda? Mhm. Bo można naprawdę mieć duże problemy. Znaczy tu jeszcze nie jest tak, w Dubaju jeszcze o tyle jest można, że widzę, przecież jest tu masa turystów, prawda, co chodzi w spodenkach, tak jak u nas wszędzie i nie ma problemu z tym. Tak przymykają na to oko, bo wiadomo, że to Dubaj jest, naprawdę Dubaj jest dużym, dużym teraz miastem turystycznym. I przymykają na to władze, nie ma z tym problemu, ale z całowaniem no to tak nie bardzo. I potem następna rzecz, która jest, w Ramadanie nie można się całować, nie można nosić nic odsłoniętego i tak dalej, nie można nosić, nie można pić na ulicy w godzinach od zmierzchu, od świtu do zmierzchu nie można, bo możesz iść do więzienia. Naprawdę. Ale teraz chcesz pić alkoholu. Nie, pić wody, pić czegoś. A w ogóle, tam, czegokolwiek. Albo alkoholu, publicznie. Na przykład spotkałem się z takimi tutaj sytuacjami, że ktoś czekał na autobus i czy tam na metro i trzymał butelkę wody nieodkręconą, nie pił. No i jeden Emirati po prostu zadzwonił, że to jest ofensywne dla niego, że on tutaj, przecież on tutaj ma swój reżim, prawda, on nie je, nie pije i tak dalej. No i to jest dla niego bardzo ofensywne, że dziewczyna trzymała butelkę tam wody zakręconą. Viva nacjonalizm, to nie, niektórzy by się czuli dobrze z Polski tam chyba, jakby się przeprowadzili. Dokładnie. To miała problemy, po prostu policja przyjechała i miała problemy i dostała mandat i potem miała jakieś tam nieprzyjemności. Tak, to jest prawda. To jest tak. To tak jest, ale no idzie się przyzwyczaić z tym. Idzie się przyzwyczaić. Do wszystkiego się idzie przyzwyczaić, ale ty jak się z tym czujesz? No wiadomo, no jak przyjechałem, no jakoś tak, słuchajcie, no ja z jednej strony to z jednej strony to odpowiada mi jedną rzecz, na przykład nie widzę tutaj pijanych osób, które chodzą, drżą tam, nie wiem, no powiem tam ryja, tak, powiem tak wulgarnie trochę, ale tak jak u nas to wygląda nieraz, gdzieśkolwiek, gdzieś w Anglii, przecież jak to wygląda w Edynburgu, tak jak kiedyś mówiliśmy, takiego czegoś tutaj nie ma. Wszystkie kluby nocne, czwarta godzina, koniec imprezy, w całym Dubaju nie ma nic, zero, czy to jest VIP room, czy to jest Armani Club, Cavalli i tak dalej, nie ma nic, wszystko jest zamknięte, wszystko się zamyka i nie ma kupowania, nie ma spożywania alkoholu, nie ma nic i nie ma, i wiecie, i wtedy budzi się to miasto, tak można powiedzieć, i nie widać tego, że ludzie biegają po ulicach pijani i tak dalej, nie ma takiego czegoś. No, z jednej strony, no, nie, no, jest porządek. No tak. Jakby zakazać ruchu drogowego, to nie byłoby wypadków drogowych. No. Można tak powiedzieć. Teraz powiem tam, załóżmy, no, ja tu sobie tak przygotowałem, nie wiem, może ktoś ma jakieś tu pytania. No to dawaj, bo ja też wiesz, nie wiem do końca o co pytać, bo wiesz, dla mnie pewne rzeczy są nie do końca, znaczy... Nie do końca mogę się spodziewać, typu, że nie można pić wody przez tam 40, nie, ile trwa Ramadan? 30 dni Ramadan. Okay. Ramadan po prostu nie można jeść, pić publicznie od rana, tam nie wiem, od świtu do zmierzchu i tak, przed Arabowie, muzułmani, przed świtem jedzą suchur. Suchur się nazywa ta potrawa przed słońcem, przed sunrise, nie? Mhm. Przed
przed słońcem, przed schodem słońca. O. No to tam cukór się takie pożywne, pełnowartościowe śniadanie, można powiedzieć, z daktylami i tak dalej. Z daktylami, które się je i na suchór, i na iftar. Iftar to jest po zmierzchu, prawda? Mhm. Po zmierzchu je się ma daktyle i się pije jakieś tam, to jest chyba mleko tego wielbłąda i tak dalej, ciepłe. Po prostu, bo to jest dobrze robi na żołądek, bo one są tłuste i tak dalej. Bo wiadomo, jeżeli wyobraźcie sobie prawdziwy muzułmanin, bo ja mam tu naprawdę taki dobry przyjaciół, on 30 dni on musi przeczytać Koran, on nie może się kąpać, on w morzu, chodzi mi, myje się tylko po zachodzie słońca, nie może pić, jeżeli jest, wyobraźcie sobie, jak jest 50 stopni na dworze, a ty nie możesz się napić, nie wiem, kropli wody. Mhm. Może jeść i tak dalej. On nawet w ślinę, jak ma w buzi, on musi ją wypluć. Wyobrażacie sobie to? Bo dla mnie to jest... Ja kiedyś tak chciałem spróbować na jeden dzień, ale się nie odważyłem, nie? Ale pozwól mi zrozumieć to podejście. No, bo ja rozumiem, że oni tak robią. I teraz pytanie, czy w prawie jest nakazane to, że każda inna osoba przebywająca w tym kraju musi robić dokładnie tak samo jak oni, no bo u nas też jest, nie wiem, jest polski zwyczaj, ja wiem, no świąt Bożego Narodzenia ludzie sobie przynoszą choinkę do domu, no ale nie każą każdemu przynosić choinki do domu, kto jest w tym kraju. To co jest nakazane właściwie ludziom, którzy mają całkowicie gdzieś ich zwyczaje? No to nie narzucają tego, tylko... No jak to nie narzucają, skoro nie można robić tego i tego publicznie? Chodzi mi, nie narzucają tego, że trzeba robić, nie wiem, trzeba robić ten Ramadan, cały obyczaj ten muzułmański. Po prostu oni po prostu strasznie to odbierają ofensywnie, jeżeli robi się to w tym danym okresie czasu na zewnątrz, w miejscach publicznych. To jest takie właśnie straszne. Czyli jest taka... na zewnątrz, to w tym jest taki problem, że no, wtedy tak masz rację, jest to zakaz. Ale nie ci tego robić, że ty musisz na przykład, nie wiem, cały dzień nic nie jeść, nic nie pić i tak dalej. A czyli trzeba stwarzać pozory tylko, tak? Jest w prawie napisane, że masz publicznie taka, nie wiem, coś jak w Polsce jest, czekaj, z obrazą czego? Uczuć jest takie prawo też, tak? Że można komuś obrazić uczucia z jakiegoś powodu. To jest coś tego w tym rodzaju, tylko bardziej posunięte do przodu? Tak jest, tak jest. Okej, okay. Czyli jakby w Polsce tam Prawo i Sprawiedliwość dłużej rządziło, to byłoby właśnie coś takiego, tylko trzeba byłoby tam inne zwyczaje przestrzegać, tak, publicznie przynajmniej. Możliwe. Okej, okay, dobra. Karol tu dzwonił przed chwilą, także zadzwonisz jeszcze raz, zaraz cię odbierzemy. Okej, okay. Coś jeszcze chcesz dodać właściwie teraz, bo chwilowo mi zabrakło wątków, zaraz wrócę do naszych tematów. 22.07, główne wydanie z Hugo, dzisiaj mamy Kazimierza Marszałka, człowieka, który siedzi w tej chwili w kraju, gdzie o północy jest 20 parę stopni Celsjusza, czyli w Dubaju, i opowiada nam, jak się żyje między Arabami, i odbierzmy w takim razie Karola, skoro się tutaj z nami pojawił. Cześć Karol, witaj, jakie masz pytania? O, jeszcze raz. Halo? O, jesteś z nami, dobra, doskonale cię słychać, dawaj. Chciałem zapytać, ponieważ podobno w 2016 roku dla Zjednoczonych Emiratów skończy się ropa, i moje pytanie jest, jak ty to widzisz, czy to będzie jedna wielka katastrofa dla tego kraju, czy ten biznes, który oni teraz stworzyli, pociągnie dalej ten kraj? To bardzo dobre pytanie. Akurat nie słyszałem, że w 2016 roku skończyły się zasoby. Jedno ci powiem, że w pierwszym... To znaczy, może nie skończą, ale po prostu to już dojdzie do maksimum i będzie diametralnie spadek tych wydobycia. Możliwe. Nie mam na ten temat takiej dobrej informacji. Wiem jedno, że Dubaj jako Dubaj w ogóle nie ma benzyny. Nie ma żadnych ropy i tak dalej. Abu Dhabi ma chyba 5% czy 9% całego rynku gazowego. Czy gazowego albo ropy naftowej. Ale jedną wam powiem rzecz, że właśnie jak powiedziałem, że jest ten GCC Union, to oni po prostu się wspierają. To nie jest tak jak u nas w Europie, że my potrzebujemy pieniędzy z Europy i ci się kłócą ze wszystkimi, że za dużo potrzebuje ten kraj, za dużo ten, a my nie będziemy dawać tym pieniędzy. Nie, tu nie ma takich problemów.
Tutaj po prostu oni są tak zjednoczeni, że Arabia Saudyjska, która ma naprawdę bardzo dużo tej benzyny i tak dalej, i tego wszystkiego, tego kruszca, to nie będzie problem z tego względu, żeby pomóc jakiemuś tam krajowi przesłać tych naprawdę parę miliardów, bo tu pieniędzy jest bardzo dużo, do jednego kraju. A z drugiej strony Dubaj już zaczyna, widzę, że on się zaczyna utrzymywać z turystyki i po prostu kreuje wokół siebie jak największe te przedsięwzięcia, tak jak chcą Expo 2020, żeby dalej ta koniunktura roku cały czas, żeby tu było to nakręcane, prawda? To myślę, że tu nie będzie problem, a Abu Dhabi, ja wiem, że Abu Dhabi jest to, tutaj ściągnąłem takie informacje, że to jest Abu Dhabi, jest to największe miasto, najbardziej bogate, które zgromadziło najwięcej pieniędzy na swoich kontach. Oni mają 875 bilionów dolarów. I to miasto, okręg, po prostu potem jest chyba Norwegia ze stolicą, prawda? Ale oni, co oni chcą w ogóle zrobić, Abu Dhabi, to będzie jedno z najlepszych miejsc do życia w 2030 roku. Jak chcieli sobie, zgooglujcie sobie Abu Dhabi 2030, to naprawdę to, co oni budują wokół Abu Dhabi, że nawet zbudują pociąg, który będzie najpierw od pociąg, który będzie od Dubaju przez Abu Dhabi, przez wszystkie kraje GCC, następnie aż do Europy. Ale to w ogóle wszystko jest rentowne, te wszystkie hotele, te wszystkie inwestycje, które oni budują, no bo przecież budują takie budynki, które na przykład są najwyższe na świecie, ale nie wiem, czy oni mają pieniądze na to. To trochę tak jak w Polsce budowa euro, prawda? Na nas po prostu na to nie stać, a ich stać? Ich stać na to, bo pieniądze, widzicie, no cały czas ta benzyna idzie do góry i tak dalej. I to ten handel się kręci tutaj na lewo i prawo, tak to mogę tak powiedzieć, ale szczerze mówiąc, tak, stać ich na to, a na przykład jak ja pracuję w hotelu, który ma rocznie 80% okupancji, czyli na 446 pokoi, ja mam 80%, tak 75-80% ludzi cały czas w hotelu, to widzisz, że ten, i tu jest hoteli, nie wiem, koło w Dubaju, ja wiem, z 5 to jest 200 na pewno, albo 150, może przesadziłem, ale no jest dużo tego, naprawdę dużo. Ja mam hotel po hotelu koło siebie, prawda? I są ludzie, prawda? Jest tu strasznie duża konkurencja, ale ludzie przyjeżdżają. Dubaj jest, nie wiem, chyba 12 miastem, który po prostu zwiedzają turyści na świecie. Czyli naprawdę jest to napędzane przez tą architekturę, którą oni tu stwarzają, który cały czas tu pieniądze, cały czas to pakowane. To i to tylko nie tylko Dubaj, ale teraz Abu Dhabi, tylko Abu Dhabi, oni to są bardzo spokojni. Oni to inwestują na long term, na dłuższy okres. Dubaj to jest taki jakby dziecko, które dostało szybko dużo pieniędzy i szybko je wydało na rzeczy i kupiło dużo rzeczy, prawda? Rozumiecie mnie? Jak to chcę wytłumaczyć, tak to wygląda. A Abu Dhabi to jest taki jakby starzec, który zobaczył z boku, a widzę, jak oni już są, ale zobaczymy, ja wam jeszcze pokażę. Karol, jeszcze jakieś pytanie? Nie, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, to był Karol. 22:13 jest, także jeszcze mamy kwadrans tutaj, bo umówiliśmy się na półtorej godziny z Kazem. Przedłużyć jak coś, to nie ma problemu, jakoś sobie poradzimy. No to nie uśniesz tam, bo tam już środek nocy u ciebie całkiem. Na naszym czacie padają pytania, mianowicie... No dobra, no to no okej. Gadamy o dziewczynach. Tutaj można, bo to brytyjskie radio. Jak jest z dziewczynami tam miejscowymi? Czy to są takie niedostępne osoby, które tam właściwie są w takim cieniu męskiego gatunku i które się w ogóle nie odzywają i w ogóle ich tam nie ma? Czy to są jakieś takie osoby, z którymi można pogadać jak w Europie? Jak to w ogóle jest? Jak to wygląda tak z twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia różne, zależy to też jest. Słuchajcie, ja wam jeszcze jedno dodam przed tym. No. Arabowie właśnie zawsze myślicie, że oni nie piją i tak dalej. Słuchajcie, to są tacy imprezowicze i tak dalej. To zależy po prostu od domu, jak oni wyszli ułożeni. Wiecie, o co mi chodzi? Po prostu mówią, że nie piją alkoholu i tak dalej. Gdzie tam piją, balują gorzej niż my. Nie ma... Gorzej. No.
I patrząc na kobiety, zależy też od z jakiego domu wychodzi. Niektóre naprawdę nie masz co powiedzieć, bo będzie szła w abaji i nawet się nie odezwie i nie możesz wejść do tej samej windy z nią, wyobraźcie sobie. Ja kiedyś miałem taki przypadek, nie wiedziałem, o co chodzi. No i taka jest wizja właśnie, że wiesz, tam są kobiety takie i że jak w ogóle tylko się odezwie, to zostanie ukamienowana. To zbóż ten mit albo jakoś, nie wiem, rozwiąż go. Że tam zostanie ukamienowany, to jest mit, ale są takie kobiety, po które nie będzie się do ciebie odzywała po prostu, bo na przykład ma już męża, albo po prostu wychodzi z takiego domu, że ona będzie cały czas chodziła w tej abai i nie będziesz widział, bo nieraz wchodzisz, naprawdę wchodzisz do marketu, gdzie się mijasz, to są ludzie normalnie, one, ja nie wiem, jak one widzą, nie wiem, czy one ma jakiś noktowiza tam pod tym, czy coś, po prostu całe, wszystko ciemne. Czarna, taka zawinięta chusta na głowę i tak dalej, ale widać, że torebkę no jakąś bardzo drogą ma i tak dalej, to jest bardzo, tutaj to jest trendy, albo okulary, wyobraźcie sobie, że okulary sobie założy na, jeszcze na tą abaję i w ogóle to wygląda jak jakieś UFO, które cię mija, ale można znaleźć normalne dziewczyny, które i porozmawiają i tak dalej i dziewczyny arabki są bardzo ładne. Najbardziej takie naprawdę bardzo ładne dziewczyny są libaneski, z Libii, a tu jest bardzo dużo z Libii ludzi, bo po prostu oni są bliżej, tak można powiedzieć, że bliżej Europy, a kiedyś, jeszcze za starszych czasów, to byli pierwsze firmy otwierane przez Libańczyków tutaj i oni są bardzo też taką nacją bogatą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mhm. Czyli nie jest tak źle, jakby się można było spodziewać nie wiem, z filmów, z National Geographic, nie wiem. Ja mówię o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ja nie mówię o Arabii Saudyjskiej. Jakbyś, Arabia Saudyjska to jest tak, jak właśnie można powiedzieć z General Geographic, nie? A wypadałeś właśnie, tam jeździłeś w okolice, jak tam to wygląda? Problem jest z wizą strasznie. Chciałem jechać na 2 tygodnie jako do hotel, jak robiłem ten management training, miałem możliwość wyjazdu tam do innego hotelu z firmy i tak myślałem nad Arabią Saudyjską, bo tak naprawdę no, interesuje mnie to, ale tam naprawdę nie ma po co jechać, bo nawet mi tu znajomy powiedział, który był pół roku tam w pracy, no to wszyscy tam jest naprawdę. Tam wyobraźcie sobie, jakby tam jest po prostu takie prawo, że jak coś ukradniesz, to ci odetną rękę. Jakbyś zabił kogoś czy coś, to cię powieszą. Jak, nie wiem, jak... Sensowne prawo, nie? Częściowo. Patrzył, to pewnie też ci coś zrobią. I tam kobiety naprawdę masz zasłonięte. Mężczyźni mogą tylko prowadzić na przykład pojazdy i tak dalej. Tak, to jest naprawdę. To tam jest tak, tak jak to zawsze mówią o takiej prawdziwej Arabach, prawda? A jak dawno jesteś ten w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Prawie rok. Teraz będzie w marcu rok. Prawie rok. No to w sumie nie będę się pytał, czy się coś zmieniło, bo to w ciągu roku się niewiele może zmienić. Chodzi mi bardziej o to, jak jest... może jakie są wyczuwalne trendy? Może tak, czy to idzie w stronę właśnie takiego konserwatyzmu religijnego, że to tak bardziej się zaczyna zakazywać, czy raczej w drugą stronę? Jak myślisz? No patrząc tak na Dubaj, który ja teraz zmieniłem, to właśnie mówię, z Abu Dhabi na Dubaj to bardziej friendly, bardziej się to staje międzynarodowy, oni przymykają trochę to, na to oczy, ale na pewno nie będzie to doprowadzone do tego stopnia, co w Europie, czyli na przykład będziemy mogli robić sobie takie różne rzeczy, dlatego że... Dlaczego nie? Trzeba pamiętać, że nie, tutaj cały czas jest monarchia. Prawda? I tutaj to może się zmienić z dnia na dzień różne prawa. To nie ma problemu z tym. No a tak jest, że tam rzeczywiście się tak zmienia z dnia na dzień? Bo to przy monarchii to wcale nie jest jakieś takie... czy nie jest to warunek, że się tak... w sensie, że dojdzie jakiś ktoś, kto ma inne, tak? obyczaje? No i może coś zakazać, ale jakiś na przykład... Afganistan, tak? No akurat może nie Afganistan, ale no... Myślę, że na pewno nie zmieni się to na tyle, gdzie moglibyśmy się czuć swobodnie, nie wiem, wyjść na piwo na ulicy i pić piwo albo coś takiego. W Polsce też nie można pić na ulicy piwa. To, no nie, chodzi mi na przykład na rynku. W ogóle tu to nie no ma nie rynku. Że tam cię widzą, nie wiem, z ulicy, że ty pijesz piwo i coś takiego.
czyli takie miejsce publiczne, gdzie ludzie przechodzą, no nie można i nie będzie, nie wydaje mi się, bo to tak naprawdę oni jednak są uzależnieni od tego Koranu, co tam było napisane w tym Koranie, co można robić, co nie można i na pewno się to nie zmieni, tak mi się wydaje, bo jeżeli się to nie zmieniło od, nie wiem, od 2005, gdzie naprawdę tu był taki boom, od 2007 można tak powiedzieć, że tu naprawdę w Dubaju był boom wielki i potem ta recesja przyszła, gdzie zwalniali tysiące ludzi dziennie i na przykład ci ludzie, biorąc bardzo duże kredyty, kupując bardzo drogie samochody, bo bardzo dobrze tu płacili, zostawiali tylko na parkingach, na lotniskach kluczyki, dokumenty w samochodach i tylko po prostu brali samoloty i lecieli do swoich krajów. Okej. Okay. No wiesz, ale w Polsce, znaczy w Polsce, no w Polsce, no to też się na przykład nikt Biblią nie przejmuje, a kiedyś się przejmował, nie? Może, ale to nie kilka lat temu, tylko dawno, a teraz już wszyscy mają to gdzieś, więc może też, tam też się zmieni, czy nie? No mi się to tak, żyjąc tutaj i rozpatrując to wszystko, jak tu wygląda, że nawet na przykład, nie wiem, te godziny modlitwy, jak tu na przykład na ulicy jest mosk, meczet, to na przykład masz ty na każdą tam 12, pierwsza jest chyba o 6, 12 i któraś tam 14, 16, masz normalną, bardzo głośne, tak jak u nas się dzwony bije, to masz tam wołanie do modlitwy, do Mahometa, nie? No dlatego też pytam właśnie o jakieś takie trendy, bo ty tam jesteś na miejscu. Powiedzmy też nie tylko to, co ty obserwujesz, tylko to, co wyciągasz z rozmów z innymi, bo ludzie się tutaj w Europie, właśnie szczególnie nacjonaliści, co ciekawe, nacjonaliści się najbardziej boją właśnie nacjonalistów tamtejszych, że to, wiesz, muzułmanie zalewają świat i że tam, wiesz, właśnie są tacy bardzo ortodoksyjni w przestrzeganiu swoich przepisów i że w ogóle wszystkim podrażną gardła pewnego pięknego dnia. To nie z perspektywy człowieka, który no, był w części krajów europejskich, a teraz siedzi w kraju arabskim, to masz jakieś takie obawy, tak obserwując, wiesz, trochę gadając, tak twoje odczucie tylko i wyłącznie się pytam. No obaw takich to na razie nie mam, nie wiem. No nie mam obaw, że coś się stanie takiego... Czy ci ludzie czekają na ciebie, żeby cię zamordować? Czy masz takie poczucie na przykład? Bo ty jesteś z innej kultury i w ogóle lubisz alkohol i masz dziewczynę. Nie. Tu jest w ogóle, ja coś wam powiem, ja jeszcze nigdy nie byłem w tak bezpiecznym miejscu na świecie. Nigdy. I chyba nigdy nie będę. Ja coś wam powiem, możesz zostawić telefon na stole, gdzie chcesz i tak dalej. Nikt ci tego nie dotknie. Nikt ci tego nie ruszy, nawet chłopak, który będzie zarabiał, nie wiem. Bo tu tak naprawdę są płace są od nie wiem, od 500 zł do paru milionów możesz zarabiać nawet miesięcznie dla któryś szych. I nikt ci nie ruszy nic. Nie ma tu złodziejstwa. Nie ma tutaj, nie wiem, jakiegoś tam zaczepiania kobiet w nocy, czy tam nawet wieczorem. Nie ma tu takiego czegoś, nie istnieje to. Skoro można stracić głowę, to chyba nie ma, nie? No, ale akurat tutaj nie ma kary śmierci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiem, że jest właśnie w Arabii Saudyjskiej, ale tutaj naprawdę przestrzega się to prawo i ja się na przykład tu czuję bardzo bezpiecznie. Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi na takie pytanie takie bardziej osobiste, bo podróżowałeś sobie po świecie, po różnych państwach i okej, okay, i nie da się ukryć, że większość z nich była raczej odrębnych kulturowo. No, czy ta Francja nieszczęsna, czy ta Dania, no Anglia troszkę mniej. Austria według mnie też jest trochę, wiesz, bardziej odleciana od rzeczywistości polskiej. Węgry nie wiem, bo nie byłem. No Arabia to już zupełnie. Słuchaj, to taki człowiek jak ty, to nie ma jakichś takich kryzysów co jakiś czas, że co ja tu robię, w ogóle nikt mnie nie rozumie i że w ogóle popadam w depresję i że idę się zabić? Co wtedy robisz? Bo na pewno masz jakieś takie stany, wiesz, tak, że czujesz się gorzej. Idziesz pić? Nie, no wiadomo, nieraz, nie. Szczerze powiedziawszy, to chyba wszyscy mają, nieraz mają takie dni cięższe, ale to chyba wszędzie i każdy człowiek. Ale normalnie człowiek mówi, no to pójdę na piwo z kolegą, bo on mniej więcej mnie rozumie, bo się wychowywaliśmy razem, no, a ty nie możesz tak. No nie mogę, no całe szczęście już mam tu dziewczynę, no już tu zrobiłem sobie paru znajomych takich dobrych, mam tu takiego bardzo dobrego znajomego Dawida, który
Wyobraźcie sobie, że też wyemigrował, jak miał 9 lat, z Polski do Niemiec. I trochę tam zapomniał tego naszego kochanego polskiego języka, ale rozmawiam po polsku cały czas, to już jest lepiej. Już rozmawia ze mną. Rozumie wszystko, ale jest gorzej z wymową. No to jakoś tam sobie radzę, ale druga sprawa to mam Skype'a, prawda? I ten Skype to jednak jest tą bardzo dużą zaletą, to nawet dzwonię do znajomych, którzy są i to w Danii, i to w Anglii siedzi, który mnie na pewno teraz słucha. Pozdrawiam Wojtka, bo siedzi w Blackpool też i słucha mnie na pewno. On to właśnie mi przesłał kiedyś w tamtym roku, pamiętam, kontestację i od tamtego czasu dzięki jemu słucham was. Także nasi ambasadorowie właśnie. To wiadomo, mam takie słabości i to chyba każdy by miał, bo to jest tęsknię najbardziej to za tą rodziną i za tymi przyjaciółmi, to mi najbardziej tylko tęskni. I jest ta nieraz, ma się tego doła, to wiadomo, no trzeba się zresetować, prawda? Jak to się mówi. To trzeba się napić czegoś czy coś, no nie wiem, no ja tak sobie myślę, no nieraz się ma te gorsze chwile, to wszędzie, myślę, że to wszędzie jest i to będzie istnieć, chyba że naprawdę ktoś miał jakieś tam złe momenty albo nie ma, nie wiem, przyjaciół, no nie ma, nie wiem, no nie ma, nie ma, ma się te dni gorsze i lepsze, to wiadomo. Od roku już tam jesteś, to już chcesz wyjechać? Bo w sumie to jest twój taki okres graniczny, kiedy jesteś w jednym państwie. Nie. Nie, ja tu planuję jeszcze być 4 lata. Czemu aż tyle? No, po prostu ze względów finansowych, ze względów jak tu można szybko dorobić się jakiejś dobrej pozycji. To jest naprawdę, można się dorobić dobrej pozycji szybko. I z tego względu naprawdę chciałbym tu zostać jeszcze i potem tak bardzo mi się marzy Azja jeszcze i dopiero wrócenie do Europy i mam nadzieję, że już do trochę zdrowszej Europy. No już po bankructwie. Ale okej, okay. A tu w takim razie jaki jest ten? Twoim celem takich tych twoich wędrówek jest no a poznawanie świata jak najbardziej, b co? Gromadzenie zer na koncie, żeby potem mieć na emeryturę, czy żeby w coś zainwestować, czy żeby komuś dać, po co, czy żeby dać dzieciom? Expa, experience, nie? Bardziej doświadczenia, bo naprawdę jeżeli chcecie być, to chodzi, nie wiem jak to jest w innych branżach, ale jeżeli chcecie być dobrym menadżerem, dobrym hotelarzem, dobrym w ogóle, jak wiecie, hotelarstwo i zarządzanie zasobami ludzkimi, ludźmi w branżach nie jest łatwą rzeczą, bo musisz poznać kulturę i nie tylko jedną kulturę, tylko musisz poznać masę kultur. A Zjednoczone Emiraty Arabskie dają bardzo dużo też pole do popisu, bo tu masz bardzo dużo masz nacji. Czy to masz Azję, z Azji masz Indie, masz Sri Lanka, dobrze mówię po polsku? Sri Lanka. Bida straszna. Tak. Filipiny, Malezja, potem masz te Chiny, Myanmar, masz tu dużo ludzi z tej części globu i naprawdę mentalnie, kultura pracy, jak musisz z nimi podejść ich, jak tu musisz z nimi rozmawiać, prawda? Mhm. Jest inna i trzeba się tego wyuczyć. I tak samo jak byłeś w Anglii, czy gdziekolwiek indziej, gdzie są luźne, widać, że ludzie są strasznie pomieszani, prawda? I daje ci to duże doświadczenie na przyszłość, które naprawdę wykorzystasz dobrze. Bo jeżeli jesteś mądry i wiesz, jesteś ogarnięty, powiem tak, to bierzesz przykład i będziesz wiedział, jak ludzie zachowują, jakie typy charakterów. Będzie ci na pewno łatwiej przewidzieć różne typy, tak mi się wydaje. Dlatego też chcę tutaj zostać, jeszcze chciałbym do Azji, a potem z takim mocnym doświadczeniem chciałbym po prostu wrócić do Europy, mieć jakąś posadę i otworzyć swój biznes. Bo wiadomo, ja też mam w głowie dużo biznesów, dużo myślę o rzeczy, bo nie chcę być tylko pracować dla kogoś i tak dalej, bo wiadomo, można większe pieniądze i można mieć więcej fun, tak powiedzieć, i robiąc coś dla siebie, prawda? No i więcej roboty. Słuchaj, Janek Fior w swojej książce, w swojej autobiografii, Jak zostałem milionerem, napisał między innymi tak, że
to, co zauważył, już jak wyemigrował tam do Stanów po jakimś czasie, to, że wszyscy przedsiębiorczy Polacy, którzy się czegoś dorobili, niekoniecznie w Stanach, tylko w ogóle na świecie, starają się unikać innych Polaków, innej Polonii. Starają się od nich stronić, ponieważ mówią, że są to ludzie zawistni, są to ludzie, którzy są donosicielami, są to ludzie, którzy jakoś tak, no właśnie, źle znoszą sukces innych osób. I że jeżeli ktoś chce odnieść sukces, to powinien raczej stronić od tak zwanego polactwa na świecie i raczej robić tam, być, zasymilować się z ludźmi, którzy żyją w danym kraju. I jakie ty masz doświadczenie z tymi Polakami na świecie? To prawda, no. To prawda, po części tak, po części nie. No, ja akurat może miałem jakiegoś takiego farta. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy Polacy są źli, zawistni, tak jak właśnie Janek to może napisał. No, ale nie mówię o wszystkich oczywiście, ale wiesz, o większości. Po prostu duża, to jest taka dziwna zawistność, że na przykład ktoś dostaje awans czy coś, to już coś się źle zaczyna mówić o tej osobie albo coś takiego. Spotkałem się w Londynie z takim czymś i to nie było o mnie, tylko to było o drugiej osobie, o trzeciej osobie, która pracowała razem z nami, prawda, że on tam dostał awans pamiętam, to było na head chefa, no i zaczęło się tam skrobać, a on robi to tak. No i się zaczyna taka mała zawiść, taka z głupiego powodu, prawda, za paru groszy, no powinniśmy się cieszyć, że komuś się układa, bo ktoś naprawdę na to ciężko pracował, prawda? Ale to odróżnia Polaków od innych jakichś narodów, czy nie? Czy to jest tak wszędzie? Jak to jest? Wszędzie tak. To zależy od człowieka, jak został chyba wychowany i jaki ma charakter. Czyli nie masz jakichś takich złych doświadczeń z swoimi Polakami jako takimi, tak? Nie mam. Nie mam na całe szczęście mam nadzieję, że nie będę miał. Nie mam... A masz znajomych Polaków tam na miejscu, w Emiratach? No, znajomych Polaków nie mam. Poznałem trochę ludzi tutaj, Polaków, ale nie mam takiego kontaktu, oprócz z tym Dawidem, który jest zniemcowany, prawda? Zgermanizowany, bo ma paszport niemiecki i tak dalej, ale no wiadomo, on ma, widać, że to widać, bo wiecie, dla nas mówią, mamy tą, jak to moja dziewczyna mówi, że mamy kwadratowe szczęki na Polaków, nie? To widać, że on jest strasznie podobny, można powiedzieć, nie? W ogóle nas, my myślą, że jesteśmy braćmi, chociaż ja mam czarne włosy, on ma blond włosy, nie? Ale oprócz tego to nie mam kontaktu z Polakami i nie miałem z Polakami kontaktów od Danii, we Francji. To nie masz negatywnych doświadczeń z Polakami, po prostu się z nimi nie kontaktujesz. Możliwe, że to tak, ale na przykład miałem dużo klientów w hotelu czy coś, których stałych klientów, którzy byli Polacy, to rozmawiałem tam z nimi, to nigdy tam nie było żadnego problemu. Czy to byli z moich regionów, tam Wrocław i tak dalej, i pracowali jako inżynierowie w firmach, albo jako też w hotelarstwie, albo jako stewardesy. Bardzo dużo dziewczyn u nas pracuje w Etihad i w Emirates. Mhm. I jak jest jeszcze z tym językiem tam na miejscu, bo to jeszcze nie pytałem w tym kontekście. To też wszyscy mówią po angielsku? Tak. Wszyscy mówią po angielsku, wiadomo. Mówią dobrze, albo źle, albo tragicznie, rzecz biorąc, bo wiadomo, jak tu przyjeżdżają ludzie z tych biedniejszych krajów, to naprawdę ich poziom angielskiego jest bardzo niski. Czyli? Z czasem. Tak naprawdę wystarczy się nauczyć jednego języka i wszędzie się porozumiesz. Dokładnie. Poza uczelnią we Francji. Poza uczelnią, a te Francuzi są straszni. Niedobrze, że moja dziewczyna tego nie rozumie, bo to, jakby ją odsłuchała, to pewnie by mi się dostało, nie? Ale nie, no ona wie o tym, wie. Strasznie są nacjonaliści, a i mam na przykład takich dobrych kolegów Francuzów, to naprawdę oni mówią, Boże, ta nacja francuska, no strasznie, nacjonaliści straszni, oni na przykład no wiedzą, że są bardzo źle traktują ludzi, którzy nie rozmawiają po francusku, tak powiem. Mm. A tutaj dogadasz się, wszyscy praktycznie Arabowie, jeszcze nie spotkałem się, to nawet ci odpowiedzą, rozumieją, o co chodzi, to rozmawiałem po angielsku, nie ma problemu, wszędzie.
Okej. Okay. Jeżeli macie jeszcze jakieś ostatnie pytania, to macie ostatnią minutę, żeby ją zadać. Dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Ostatnią osobę jeszcze możemy tutaj wpuścić na antenę. Słuchaj, Kazimierzu, czy coś jeszcze słuchacz powinien wiedzieć, o co nie zapytałem? A co jest ważne, istotne z twojego punktu widzenia? Co cię zaszokowało? Albo co na przykład bardzo może ułatwić życie? Albo jaki masz, nie wiem, pozytywny przekaz dla ludzi, których nie spotykasz już od kilku lat, którzy żyją sobie w Polsce, którzy jeszcze są, nie wyemigrowali, albo może siedzą w Anglii, bo tak się zastanawiam trochę co do ludzi, którzy wyemigrowali do Anglii, tych tam 2,5 miliona osób. Czy oni też tam mają taką perspektywę, że chcą tam zostać, potem ewentualnie wrócić do Polski, czy chcą na przykład gdzieś również pojechać w świat i może, nie wiem, Emiraty Arabskie są jakąś dla nich alternatywą. To, nie wiem, co byś im powiedział? Coś jeszcze masz takiego istotnego do przekazania? No, moją instantną będzie taką informacją dla wszystkich, to naprawdę nie krępować się, trzeba wyjeżdżać. Wiem, że to jest taka ułomność nasza, że po prostu wstydzimy się rozmawiać po polsku, po angielsku, tam w innym języku, ale to trzeba przemóc. Wiadomo, będziemy dużo razy upadać, ale to trzeba iść, cały czas dążyć do tego celu i z czasem naprawdę każdy człowiek może się nauczyć tego języka angielskiego. Naprawdę nie jest językiem trudnym. Przy arabskim jest językiem banalnym, po prostu, że to jest jak matematyka, tak, 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 trzeba robić, tyle. I następną rzecz, dlaczego nie? Ludzie teraz, jesteśmy w takiej erze, że się globalizujemy, że na przykład zmieniają ludzie, z rodzinami wyjeżdżają i zmieniają miejsce zamieszkania dla perspektywy, czy to ekonomicznej, czy to dlatego, że nie wiem, że chcą mieszkać w innym klimacie i tak dalej. I ja nie mówię nie. Jeżeli ktoś po prostu chce, to jak najbardziej może to robić. Czy to, nie wiem, czy to będzie akurat Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale to może być też inny kraj. Może to być Singapur, może to być Hongkong, może to być Australia, Nowa Zelandia i tak dalej. Czy to Ameryka Południowa, która teraz naprawdę jest bardzo interesująca pod względem ekonomicznym, Brazylia, która się rozwija niesamowicie. I jestem jak najbardziej za tym i to wszystkim to polecam. Ale nie Wenezuela. No nie. I to okej, okay, to kiedy chcesz wyjechać do Azji dalekiej? Za 4 lata dopiero, tak? 4 lata, tak mi się marzy, ale no, jedno jest taki bardzo problem, że moja dziewczyna tak chce jakoś nie bardzo za tą Azją, wiecie? I jakoś ją tak mało i tam pokazuje, a zobacz tu Singapur, a tu tak, a tu tak, a tu tak, no to tam jeszcze 4 lata i ją przekręcę. Jak się w końcu przekona do Emiratów, to wtedy wyjedziesz do Azji. Słuchaj, powiedz mi jeszcze odnośnie tego języka, ostatnie pytanie językowe. Czy tak to jest, jak tam się już zamieszka, przeprowadzi, że dobrze byłoby znać ten język arabski, że tam uczysz się go na bieżąco, czy jest kwestia, że możesz zostać przy tym angielskim i sobie się w nim porozumiewać? Powiem tak, jeżeli ktoś by chciał, bo ja przyjechałem tutaj i zacząłem się uczyć arabskiego. Miałem normalnie, zacząłem na ten uczęszczać na zajęcia i wszystko, i alfabet, i zacząłem się uczyć, ale po prostu zaprzestałem nauki się arabskiego, dlatego że arabski jest dosyć trudnym językiem, a ja tu nie zostanę w wieczności. Mhm. Rozumiesz? Dostajesz, jeżeli byś umiał arabski, jeszcze jakbyś miał paszport europejski, to masz bardzo duży plus w pracy, w każdej pracy, prawda, bo wiadomo, a z drugiej strony, no potem, no co, jeżeli ja zostałem tutaj jeszcze 4 lata, no to naprawdę to jest dużo nauki, a arabski, no nie da mi tego potem w innym kraju, co mi by dał hiszpański, rosyjski, niemiecki, które języki, które naprawdę mogę też użyć w innych krajach. A ja tutaj nie zamierzam zostać w tych krajach GCC, czyli na przykład, nie wiem, tam do Kataru pojechać i tak dalej. Tylko jak ja już po Zjednoczonych Emiratach, już bym wolał nie wracać tutaj, już bym wolał pojechać do innego kraju. I na emeryturę wracasz do Polski? Czy po prostu do Europy gdzieś? Do Europy chciałbym. Chociaż nie wiem, no tak myślę, jednak tak naprawdę strasznie mi brakuje Europy z dwóch względów, tylko ze dwóch względów.
z tego, że można sobie gdzieś usiąść w mieście, wypić normalnie kawę i zobaczyć, jak te, wiecie, normalne chodniki, ulice, normalnie ludzie chodzą, poubierani i tak dalej. To mi najbardziej... Najbardziej chyba mi tego i takich normalnych... No to w większości krajów tak można jednak na świecie. Tak, ale no z tym krajem, no nie. To jest tragedia. Z tym strasznie mi, z tu Zjednoczonymi Emiratami. Wyobraźcie sobie, że jakbyście chcieli sobie gdzieś wyjść na spacer czy coś, to tu się nie da. Ale co, że ciepło? Nie, że tylko ciepło. Po prostu nie ma miejsc. W Dubaju jeszcze są dwa miejsca, to jest Marina. A no tak, bo ile można wodę pić, no. I drugie to jest JBR, Jumeirah Beach Residence, gdzie jest taki długi jakby długi taki chodak, o, z restauracjami. A tak to nie ma, możesz tylko gdzieś tam pojechać samochodem, gdzieś do jakiegoś parku, ale nie ma. I to jeszcze taki parku, gdzie jest gorąco i nie możesz przecież się, jeszcze jak nie daj Boże jest Ramadan czy coś, to nie możesz się napić nic i tak dalej. Nie ma takiej kultury, nie ma takich coffee shopów, jak gdziekolwiek, gdzie byście poszli na rynek, nie wiem, czy to w Krakowie, w Wrocławiu, w Warszawie i tak dalej, usiąść i porozmawiać. Nie ma tego. Ale do kina można. Aha, no w sumie na arabskie kino, tak? Nie, kino jest normalne. Kino jest normalne, a byście... Ostatnio byłem, właśnie ten Dawid był w kinie takim. Wyobraźcie sobie, że jest kino, płaci się za bilet trochę drogo, 120 dirhamów, to jest bardzo dużo, bo normalnie płaci się 30. Jest taka wielka sofa, no, dla dwóch osób, normalnie się kładziesz i leżysz sobie, naciskasz guzik i macie obsługę. Przychodzą do ciebie, normalnie się pyta, co chcesz, co byś chciał zjeść i tak dalej. No i macie kino takie, wyobraźcie sobie. Kino domowe to się nazywa, tak? O ja. A to jeszcze ostatnie pytanie, a do Stanów nie chciałeś jechać? Do Stanów bardzo chciałem jechać. Nie dali ci wizy? Nie z wizą. Miałem tam już praktycznie, miałem chyba 3 rozmowy. Miałem do Miami, do Nowego Jorku i do San Francisco. I zawsze coś nie było, zawsze coś się nie dopinało. Albo to, albo termin, albo coś tam. I jakoś tak wyszło, że nie pojechałem. Mam tam trochę rodziny w Stanach Zjednoczonych, ale no patrząc na to, co się też dzieje względem ekonomicznym w Stanach, nie chcę jechać do Stanów, bo znowu to by była też taka przygoda na półtora roku, a wolałbym już zostać i mieć to w CV, pracując po 3-4 lata w jednej firmie, o 2-3 lata, bo inaczej to wygląda, prawda? No, czyli gromadzisz doświadczenie z krajów sensownie rozwijających się, a nie zwijających się. To ciekawe podejście, nie? Bo to rzadko ktoś ma takie. Bo tak patrzeć, no jeżeli, załóżmy, ja zarabiam tak w dolarach, dobra, zarabiamy tak 3000 dolarów i masz tu na czysto i tak dalej, to jakieś tam pieniądze można i odłożyć i można mieć jakieś tam komfortowy styl życia. I teraz jadąc do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest cholernie drogo, pod względem żywności i tak dalej, nawet jak to Janek opowiada, i pod względem mieszkania i tak dalej, gdzie tu na mieszkanie ci płacą i w Azji, na przykład Hongkong też ci pracodawca mieszkanie płaci, w Singapurze zależy, ale już na przykład w Stanach to ci nikt nie zapłaci za mieszkanie, prawda? I dadzą ci wypłatę i tak dalej i musisz oprócz tego płacić podatki i to wszystko to tak nawet ekonomicznie, okej, jestem w Stanach Zjednoczonych, wow i tak dalej i mogę tam sobie shopping robić, bo są tanie rzeczy, te RTV i to wszystko. Musisz ale... do pubu pójść. Dokładnie, do pubu, no są plusy i minusy tego wszystkiego, tak. Ale jest cholernie drogo i okej, no i nie będzie to samo, co tutaj, o, na przykład. No okej, i to mi się podoba, ta różnorodność, zarąbista sprawa. Kazimierz Marszałek, naszym gościem jest, właściwie już był, mogę powiedzieć, w czasie przeszłym powoli, także dzięki ci wielkie, Kazimierzu, jakoś dziwnie to brzmi, nie, musisz jakoś zmienić imię, jakoś zwracać na luzie do ciebie. Dzięki ci wielkie za to, że tutaj byłeś z nami. Nie ma problemu.
Mi bardzo miło, mi bardzo miło, bo chciałem już wcześniej, a po prostu wiecie, no, długie godziny pracy i tak dalej, i to ten jeden dzień w tygodniu jest dosyć męczący. No, nie miałem kiedy naprawdę, i teraz tak mówię, a ostatnio zaczęliście rozmawiać o tej emigracji, ja mówię, a to napiszę szybkiego maila i powiem, a w lipcu jak będę, jak będzie jakiś content camp, to naprawdę chętnie się wybiorę na niego, bo w lipcu zamierzam przyjechać na 2 tygodnie do Polski, odwiedzić rodzinę i przyjaciół, i też znajomi będą przyjeżdżać specjalnie, żebyśmy się spotkali, to może jak dogra termin, to też byśmy się mogli zobaczyć wszyscy i porozmawiać, mieć jakieś ciekawe informacje i pomysły. Pewnie, to Jankowi powiem, żeby w lipcu zrobił contest camp, może jakiś cennik dla emigrantów będzie, nie wiem, w euro na przykład, albo tyle zarabiacie, to płaćcie tutaj na patriotów w Polsce, którzy tutaj siedzą i się, i nie wiem, właściwie nie mają odwagi może wyjechać, nie wiem tak naprawdę, ale mam nadzieję, że ośmielisz tym swoim wywiadem inne osoby, które tutaj nas słuchają, bo jakby nie patrzeć, kontestacja to nie jest RMF FM, tak? No, nie słuchają nas tylko nastolatki, których jedynym życiowym osiągnięciem jest ściągnięcie nowego filmu z torrentów, tylko tutaj są naprawdę bardzo fajne, przedsiębiorcze, kreatywne, niebanalne osoby, także prawdopodobnie, jeżeli jesteś słuchaczem kontestacji, to jesteś jednym z nich, to napisz do nas na adres redakcja@kontestacja.com, że na przykład, że masz taki życiorys, albo na przykład, że żyjesz w takim mieście, albo na przykład, że wykonujesz taki zawód, albo innego, coś ciekawego robisz, no to zobaczymy, to może będzie szansa z tobą tutaj porozmawiać i przybliżyć innym słuchaczom to, że można robić niebanalne, fajne, ciekawe, kreatywne rzeczy, no w taki normalny sposób. No to słuchaj, jak ty, Kazimierzu, no ty, okej, nie znałeś języka i sobie pojechałeś studiować do Francji w języku francuskim w połowie prawie. No ta odwaga, ten brak takiego, nie wiem, brak poczucia tego, że się czegoś nie da zrobić, to mi się podoba i mam nadzieję, że ten wywiad, jeżeli przynajmniej jedną rzecz mogą ludzie z tego wynieść, to będzie ta rzecz. Właśnie chciałbym powiedzieć do wszystkich słuchaczy, i że nawet jak ktoś upadnie i tak dalej, to przecież zawsze może powstać. No rozumiecie mnie? No nawet jak to będzie tak ciężko, to zobaczcie, jak byście mieli radochę z tego, jak byście, nie wiem, no, osiągnęli coś i tak dalej. No trzeba wierzyć i trzeba dążyć, bo to tylko my blokujemy sami siebie. I tyle. To tak mi się wydaje, że tylko my jesteśmy tą blokadą i tylko nasza taka nieraz głupota, że nie pojadę, nie zrobię czegoś tam, bo mi może nie wyjdzie. No jak ci nie wyjdzie, to ci nie wyjdzie. Jesteśmy tylko ludźmi. Błędy są codziennie i wszędzie będą. I ilu biznesmenów otwierało biznes i padał ten biznes i otwierali następny, bo takie jest życie. No trudno. No, 70 parę lat masz do dyspozycji to będzie twoje jedyne 70 parę lat, a potem zobaczymy, co się stanie. Także okej, ostatni raz. Dzięki ci wielki, Kazimierz. Nie ma problemu, dzięki też. Wszystkich pozdrawiam serdecznie, słuchajcie kontestacji, wspierajcie kontestację, bo trzeba wspierać dobre radio dla ludzi wolnych. To jest chyba najważniejsze, tak? No najważniejsze to może nie, ale jest to istotne. Także dzięki ci wielkie. Rzeczywiście możecie sponsorować na stronie kontestacja.com. Tam znajdziecie zielony przycisk sponsoruj i tam możecie się dorzucić, tak samo jak się dorzucił Futrzak na przykład, albo na przykład człowiek, który się popisał Precz z komuną i Kokmenem i dał na to 100 zł i wiele innych osób, które tam macie spisane na naszej głównej stronie. Łukasz, Grzesiek, Misiek, Mateusz, Denis, Daniel, Łukasz, Przemek, Tom, Radosław, Łukasz i Rysiek i znowu Rysiek. I tak dalej. Także dołączcie do nich i wspieracie fajne radio, ponieważ bo jest fajne radio, no, Rety, no. Gdzie możecie posłuchać takich fajnych audycji? Przecież nie na UKF-ie. I może, nie wiem, jakieś macie takie wrażenie, że się mało dzieje ostatnio na kontestacji przez kilka tygodni, bo jest troszkę mniej wpisów na blogu niż zwykle, ale to jest tylko cisza przed burzą, ponieważ tutaj się zajmujemy paroma projektami, które sobie tutaj tak w spokoju, w ciszy przygotowujemy i które, mam nadzieję, zaczną ukazywać światło, się na światło dzienne
w najbliższych niektóre dniach, a inne tygodniach, więc obserwujcie naszą stronę, co będzie nam bardzo miłe. Zapiszcie się na przykład na newsletter, o tam na dole, tak jest ukryty, żeby nie był nachalny. Na dole z lewej strony jest, na naszej stronie kontestacja.com jest newsletter, jest info o naszych akcjach. Jak tam się zapiszecie, to nie będziemy was spamować, tylko raz na jakiś czas wyślemy e-maila, co ciekawego szykujemy, albo co ciekawego przygotowaliśmy dla was. I zawsze się możecie oczywiście wypisać, więc, bo przyjmiemy taką, wiecie, wolnorynkową zasadę, że po pierwsze nie szkodzić, trzeba lekarska zasada bardziej, ale wolnorynkowa jest taka, żeby nie szkodzić w ogóle, więc jeżeli wam przestanie odpowiadać to, co wam będziemy wysyłać w mailach, no to się po prostu wypiszecie i przestaniemy wam wysyłać, to proste jest. Także ten wywiad, jeżeli wpadliście w tej chwili na antenę, to żałujcie, ponieważ był naprawdę prawie 2 godziny bardzo interesującego wywiadu na temat mieszkania w różnych krajach przez osobę, która zmieniała te kraje tak średnio raz do roku i w tej chwili osiadła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju i o tych zwyczajach różnych, które tam były, sobie rozmawialiśmy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadajcie je już w komentarzu do tej audycji. Ta audycja ukaże się dzisiaj jakoś po północy na stronie kontestacja.com. Tam każda audycja ma swoje własne miejsce, swój własny prostokąt. Mój prostokąt jest ukryty za gościem z pistoletem, czyli właśnie za mną z pistoletem. Jako jedyny jestem na tej stronie z pistoletem, więc łatwo mnie znaleźć. A jeszcze dobra informacja, że Kamil Cebulski w tym tygodniu wraca z Afryki, więc wraca we wtorek, więc prawdopodobnie we wtorek jeszcze nie nada audycji, ale już od następnego razu prawdopodobnie będzie dostępny i będziecie mogli go pytać nie tylko o Zambię, ale może również o inne rzeczy, które jego dotyczą. On również do Wielkiej Brytanii zamierza emigrować w najbliższych miesiącach. Także miło was było gościć na naszej antenie. Słuchajcie, i tej audycji, i innych audycji. My się spotkamy za tydzień o 21:00. Marcin Hugo Kosiński, żegnam się. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Albert, wychodzimy!